Alejandro Advocacy to jest program, Alejandro Advocacy Prawo w interesie publicznym, program, którego edycja wiosenna rozpoczęła się w lutym tego roku. Generalnie grupa studentów dwóch krakowskich uczelni, UJ-u i Akademii Studentów Prawa, analizuje pewne nieścisłości, błędy systemowe w polskim prawie. Jest podzielona na trzy grupy, dwie grupy społeczno-ekonomiczne i jedną grupę ustrojową. W ramach jednej z tych grup, grupy ekonomiczno-społecznej pod kierownictwem mecenasa Alicji Soboty, wzięła sobie ta grupa na warsztat właśnie dzisiejszy temat. I poza tym, że studenci się co tydzień spotykali, rozmawiali, analizowali, czytali, ścierały się różne poglądy, no to chcieliśmy, żeby ta ich cotygodniowa praca przyniosła jakiś taki rezultat, który moglibyśmy się pochwalić z szerszej publiczności i stąd to dzisiejsze spotkanie. Dwie pozostałe grupy również przygotowują takie seminarium, jedno odbyło się w zeszłym tygodniu, a jedno odbędzie się w następnym tygodniu. Alejandro Advocacy będzie kontynuowane w edycji jesiennej od października tego roku, więc wszystkich ewentualnie zainteresowanych uczestnictwem jako studentów w programie zapraszam, a tych, którzy byliby zainteresowani jakby pomocą merytoryczną i tutaj się uśmiecham do szanownych ekspertów, jeżeli by mieli tylko chociaż trochę czasu, żeby pomagać naszym studentom, to serdecznie zapraszamy i tutaj dobra okazja, żeby w ogóle Państwu podziękować za to, że zechcieliście dzisiaj do nas przybyć, uczestniczyć w tym spotkaniu. Jest nam niezmiernie miło, dziękuję Państwu za obecność. Proszę Państwa, widzę, że mamy przedstawicieli mediów. Ja nie jestem pewien, ale charakter dzisiejszego spotkania jest taki akademicki, więc jak rozumiem prezentacje dzisiaj prezentowane przez ekspertów są do użytku ludzi tutaj zgromadzonych na spotkaniu, więc nie wiem jak z publikowaniem ich szerzej, bo za zgodą rozumiem prelegentów. Od razu można się zapytać. Jest. Była mowa, żeby to seminarium i te zagadnienia miały być znane szerszej publiczności, czyli jak to ma być realizowane, skoro nie można tego rozpowszechniać. No, no to ciekawe właśnie tak chodziło mi tylko o to, że no, prezentacje są własnością intelektualną, stąd ja nie mogę nimi dysponować, więc tutaj pytanie po prostu do... Tak, ale to właśnie problem, który teraz istnieje, bo istnieje na przykład takie są propozycje w ogóle rejestrowania i ujawniania przebiegu wykładu, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim i o to studenci walczą, no i to jest bardzo słuszne, po prostu, żeby każdy student na przykład mógł sobie odsłuchać ponownie dany wykład, jak czegoś nie zrozumiał i tak dalej. No w dzisiejszych czasach, kiedy internet jednak jest potęgą i powinien ułatwiać to rozpowszechnianie i zrozumienie wielu aspektów, no to powinno być to regułą. Więc jeśli to jest seminarium i w ramach projektu, no to jest tu paręnaście osób, tylko no jakim cudem to ma być rozpowszechnione. A w internecie to jednak by, no bo każdy może mówić, że to jest własność intelektualna, biurko sobie trzyma i tego nie rozpowszechnia. I to jest dosyć powszechne, no, dlatego że jest bardzo wiele, długą historię, ale są nawet rozpowszechniane, znaczy realizowane za z kieszeni podatnika, bardzo drogie projekty badawcze, które właściwie nie wychodzą poza biurko, czyli nie są w ogóle udostępniane dla podatników. Tam zauważyłem, że chodzi również o jakieś sprawy prawa, z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych. Ja myślę w ten sposób, że wielu projektów badawczych w Polsce zrealizowanych, które częściowo z moich podatków były realizowane czy są, do nich nie mam dostępu, a do amerykańskich mam, a tam Bogdani grosze nie płacę. No i ta własność intelektualna jest jednak w obiegu globalnym, a nie jakimś instytutowym czy... Czyli jeśli można, proszę. Państwo są dysponentami własności intelektualnej czy prawa autorskich, więc odsyłamy Pana do naszych ekspertów w tym zakresie i no, nie możemy wypowiadać się za ekspertów. Jak? To ciekawy taki aspekt prawny chyba jest, no bo chodzi o regulowanie. A co będzie? Ja teraz mogę rejestrować, tak? Miałem zgodę.
co prawda nie formalnie, ja się zgłaszałem na przykład przy rejestracji, że chciałbym rejestrować. Czyli mam tak jako wystąpienie o zgodę. I teraz jest sprawa taka, no, niby mam tu zgodę na rejestrację, a... Przepraszam, właśnie nie mogliśmy udzielić panu odpowiedzi, że wyrażamy zgodę na rejestrację bez zapytania się ekspertów, więc zdecydowaliśmy, że w dniu konferencji zapytamy naszych ekspertów, czy wyrażają zgodę. To ja mam propozycję, może zrobimy tak, że najpierw powiemy, zobaczymy, czy jest co rejestrować i rozpowszechniać, i dopiero później przejdziemy, bo to jest ciekawy też rzeczywiście wątek do prawnej dyskusji. Możemy na ten temat porozmawiać. Szczególnie co będzie, jeśli ja na przykład to rozpowszechnię. No właśnie. Ja oczywiście tak to nagram, więc będzie dokument. Ale czasami jest tak, że człowiek nie ma dokumentu i nie zostaje poinformowany, że nie może rozpowszechniać. Więc na przykład no, wielu internautów, no, gdzie może w takim aspekcie, może są przestępcami, bo rozpowszechniają coś, a nie mają zgody, nie zawsze o tym wiedzą lub nie zostali skutecznie o tym poinformowani. I czasem nie ma dowodów na to, no bo jak nie rejestrował, to nie ma. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, bo nie mogę panu udostępnić prezentację. A ja nie mam prezentacji, także. Nie? A nie ja. Ale to poruszył pan bardzo no, szeroki temat, który nie jest przedmiotem do końca dzisiejszego spotkania. Własność intelektualna jest dosyć szczególnie i bardzo monopolistycznie chroniona, w każdym razie w Europie. Nasz system, o czym będzie mówił pan doktor Pacek, jest nieco odmienny od tego, który jest w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, ponieważ kultury prawne są różne, to nie ma, o czym, nie ma co porównywać w gruncie rzeczy. Bardzo dziękuję. Tak dla, przepraszam, dla dokończenia porządku takiego organizacyjnego, to spotkanie planujemy, żeby się zakończyło około godziny 18, tak? Jak rozumiem, taki jest wstępny plan. Wstępny był do 17.30. To... Ale przed to, problemami technicznymi. Falwa jeszcze, więc rozszerzyliśmy tą... Ty musisz wyjść. Będziemy i tak nie masz prezentacji. No, dziękuję bardzo. Więc o tyle, to toalety są w tym, tutaj na korytarzu wewnątrz, gdyby ktoś chciał skorzystać. Jeżeli ktoś potrzebuje odebrać telefon komórkowy, to bardzo proszę, ale zrobić to w trybie wyciszonym, tak żeby nie przeszkadzać ani słuchającym, ani prelegentom. Wody mamy na stołach, więc to jest ok. Tyle ode mnie ze spraw technicznych. Przekazuję szybko głos mam tutaj, także ja bardzo to, ja to znam na pamięć, tylko żeby nie zgasło. Dla naszych ekspertów za przyjęcie zaproszenia i dla Państwa za dzisiejszą obecność. Ja też nie chciałabym przedłużać. Nasz projekt skupia się na kwestii związanej z konsekwencjami publikowania treści w internecie w kontekście prawa prasowego. Oczywiście temat jest olbrzymi, szeroki, dotyczy rejestracji, dotyczy uprawnień, obowiązków, dotyczy tajemnicy dziennikarskiej. Problem bierze się stąd, że prawo prasowe to jest rok 1984 i w związku z postępem technologii internetu no, zdecydowanie nie przystaje do obecnych realiów, stąd powoduje wiele konsekwencji i wiele problemów praktycznych. Także mam nadzieję, że dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Zapraszam Państwa do dyskusji. Podzieliliśmy sobie wystąpienia każdego z ekspertów na dane tematy, natomiast planowaliśmy oczywiście, nie trzymam się tego ściśle, że po każdym wystąpieniu będzie dyskusja, będzie możliwość zadawania pytań ze strony Państwa i ze strony pozostałych ekspertów, także liczymy na dyskusję i na owocne spotkanie dzisiaj. Pan profesor Nowicka, jeśli mogę panią profesor prosić o... Dzień dobry Państwu. Tak. Ja dlatego zaczynam nie tylko ze względu na wiek, ale ze względu na temat, który właściwie otwiera dalsze wystąpienia Państwa pracowników naukowych, adwokatów. Temat ten otwierający jest w gruncie rzeczy podstawowy. Kiedy mamy do czynienia z prasą w świetle ustawy prawo prasowe? Była pani uprzejma zaznaczyć, że to jest ustawa z 1984 roku, a więc od czasów nieboszczki komuny niewiele się zmieniło, aczkolwiek nowelizacji było bardzo sporo i o ile wiem, bo mam świeże informacje z ministerstwa, są
jest bardzo poważne podejście do nowego prawa prasowego, strach się bać. Zobaczymy, co się w tym zakresie zmieni. Jak na razie jednak pracujemy na ustawie, która opracowana była w 1984 roku, jednak jej treść w większości podyktowana była innymi ustawami europejskimi. Stąd istnieje możliwość dalszego stosowania tej ustawy, ponieważ sięgnięto, opracowując ten tekst, do ustaw landowych niemieckich, do francuskiej ustawy prasowej. I co jest charakterystyczne zresztą dla ustaw prasowych europejskich, i długowieczność. No, francuska ustawa z 1881 albo 1891, koniec XIX wieku, oczywiście z modyfikacjami, no, z uwzględnieniem telewizji, obowiązuje do dzisiaj. Podobnie długowieczne są też prasowe ustawy landowe. Otwarty pozostaje nie tylko w Polsce, ale i w Europie problem, czy w ogóle jest potrzebne prawo prasowe, czyli dedykowane, jak się modnie mówi, do działalności medialnej, czy też wystarczą ogólne przepisy zawarte w różnego rodzaju aktach prawnych. Ale jak na razie jest to na poziomie dyskusji akademickiej. Póki co mamy ten problem z zaklasyfikowaniem pewnych komunikatów internetowych do kategorii prasy. Dlaczego mamy problem? Ponieważ w obowiązującym artykule 7 w ustępie 2 ustawy, który dla przypomnienia macie Państwo wyświetlony, jest bardzo szczegółowa definicja prasy, do której w szczególności obszernie odniósł się w artykule obszernym właśnie pan doktor Chwalba, i nie śmiem z nim polemizować, on w razie czego mnie uzupełni, ponieważ on ten temat rozgryzł bardzo starannie, choć z dyskusyjnymi wnioskami, ale takie jest właśnie prawo osób, które zajmują się interpretacją. To zresztą kiedyś była taka zabawna historia, jak omawialiśmy jakiś tam przepis na jednej z konferencji i stale używaliśmy z nieżyjącym przyjacielem moim Michałem Dziwalem zwrotu interpretacja, i trochę skołowani słuchacze zaczęli nas tytułować Państwo interpretatorzy, całkiem poważnie. Więc interpretując ten ustęp 2 artykułu 7 i uprzedzając uwagi Jakuba, na razie skupmy się na tym, jak to wyglądało w oczach ustawodawcy w 1982 roku. Otóż on miał przed oczami przede wszystkim prasę drukowaną. I to widać, nachylenie tej ustawy jest wyraźnie w stronę prasy drukowanej. Wtedy istniał Komitet do Spraw Radia i Telewizji, nie było taki radiokomitet, to dopiero były bizantyjskie posadki. Więc telewizja tutaj właściwie nie występuje. Późniejsza ustawa o radiofonii i telewizji w artykule 3 powiada, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się ustawę prawo prasowe, stąd ta ustawa w sposób bardzo kulejący także do funkcjonowania mediów tak zwanych elektronicznych się odnosi. Ponieważ nie my mamy ustawy o internecie, więc nie wiemy, w jaki sposób stosować tę ustawę do przekazów, które ukazują się w internecie w świetle definicji. Przypomnę, że zgodnie z tą definicją prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem, nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności mamy tam wymienione dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe. To Państwo nie wiecie, co to jest, ale było takie urządzenie, które się teleksem nazywało i służyło do przekazywania i multiplikowania informacji. Biuletyny, też nie wiadomo, co to jest bliżej.
programy radiowe i telewizyjne, jak widzicie, są tutaj włączone do prasy. No, nie było innego wyjścia, nie było innego aktu prawnego. Kroniki filmowe, których już także nie ma. Prasą są także wszelkie istniejące i powstające, i to jest ten element, który ewentualnie może nam służyć do przyporządkowania komunikatów internetowych do tej grupy. A więc prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele i radiowęzły zakładowe. To jest aktualnie intranet, prawda? No, już tego, tych radiowęzłów zakładowych nie ma. Rozpowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. To jest ta końcówka, która tej części przepisu, którą przywołałam, ona właśnie stała się podstawą rozważań, co jest z przekazami zawartymi w internecie, kiedy one mogą być przyporządkowane do tej konstrukcji, do definicji prasy. No, wydawałoby się, że w każdym razie wtedy, jeżeli nie tworzą jednorodnej, zamkniętej całości, są, ukazują się pod stałym tytułem i posiadają jakieś następstwo czasowe. Mają także ukazywać się w określonych interwałach, czyli nie rzadziej niż raz do roku. Czyli ostatnią prasą jest coś, co się ukazuje, czy jest przekazywane do, w komunikacji powszechnej częściej niż raz do roku. Rocznik kończy możliwość przyporządkowania do tejże kategorii prasy. To, co jest dla nas interesujące, to to, które właściwie przekazy i dlaczego mają być przyporządkowane do kategorii prasy, zważywszy na to, w internecie się ukazujące oczywiście, zważywszy na to, że są takie dwa przepisy, może nawet więcej, ale takie dwa podstawowe, które stawiają nam, czy pozwalają postawić takie pytanie, co w internecie może być zaklasyfikowane jako prasa. Mianowicie wyodrębniono wśród kategorii prasy dzienniki i czasopisma, zdefiniowano je, następnie kliknij Piotr, dobrze, żeby Państwo zobaczyli dziennikii czasopisma, jest coś takiego. Tak. Różni je interwał czasowy i ewentualnie pytanie, czy ewentualnie ogólnoinformacyjny charakter i w ogóle co to znaczy. Dzienniki i czasopisma są, wymagają dla swojego bytu prawnego rejestracji w odpowiednim sądzie rejestrowym, zaś brak rejestracji skutkuje odpowiedzialnością karną. Tu się właściwie nam zamyka problem, co jest tą prasą internetową. Na początku, jak byliśmy jeszcze w takim szoku internetowym, to w ogóle powstał problem, czy internet jest prasą. To teraz jest, wydaje się być zabawne, ponieważ oczywiście internet en bloc prasą nie jest. Z tym uporaliśmy się już dobre parę lat temu. A w takim razie, co w tym internecie może być prasą i dlaczego nam jest potrzebne w ogóle przyporządkowanie jakichkolwiek komunikatów internetowych do kategorii prasy? Dlaczego jest nam potrzebne? A no właśnie nie wiadomo. Zapewne dlatego, że po pierwsze, jeżeli jest taki, jest ten przepis ustawowy, który otwiera komunikację, powstaje, która komunikację za pomocą nowych środków technicznych, więc to na pewno internet, czy zapewne internet. A po drugie, ponieważ jest to odpowiedzialność za, jeżeli w ogóle mówimy, że w internecie może być prasa, to jest odpowiedzialność za brak czego? Rejestracji. Czyli generalnie musielibyśmy przyjąć taką konstrukcję. Jeżeli w ogóle uznamy, że jakieś strony internetowe, jakieś przekazy są prasą, to najpierw trzeba by było się zastanowić, czy spełniają te
liczne wymagania ustawowe, więc stanowią niezamkniętą całość. To jest stosunkowo najłatwiej. Ukazują się pod stałym tytułem, to najczęściej też jesteśmy w stanie. Mają kolejną numerację, no i tutaj już jest wątpliwość, czy rzeczywiście są numerowane te kolejne publikacje. I wreszcie, czy no co do daty, no przeważnie datę jakoś można ustalić, ale czy to jest obowiązek i czyj umieszczania tejże daty. Jakub postawił pytanie, czy wszystkie te przesłanki ustawowe, o ile dobrze pamiętam twojego artykułu, czy wszystkie te przesłanki ustawowe mają tożsamą wagę, to znaczy co jest, jeżeli nie ma numeracji, ale wszystkie pozostałe przesłanki są spełnione. Czy to oznacza, że wyjmuje się pewne przekazy spod kategorii prasy? Po drugie, albo tam po kolejne, jeżeli na jakiej podstawie, to jest takie pytanie, które mnie dręczy, na które być może koledzy i państwo postaracie się znaleźć odpowiedź. Zajrzyjcie do artykułu 49, przepisów karnych nie lubię, więc mogę numerację pomylić. I nie, to jest zbiorczy taki. Nie, to tak, to nie, nie to. Ja wiedziałam, że pomyliłam. Gdzie to jest? Kto wydaje dziennik bez rejestracji? 45. No, wszystko się zgadza z tym przepisami karnymi. Nie, kto wydaje bez rejestracji? Teraz jest pytanie takie. No dobra. Możemy coś przyporządkować, jakieś komunikaty internetowe do kategorii prasy. I teraz dlaczego one mają być rejestrowane? Bo zobaczcie państwo, ten artykuł 7 w ustępie 2 zawiera cały szereg różnego rodzaju, uwierzcie mi na słowo, różnego rodzaju definicji, między innymi materiału prasowego, dziennika, czasopisma, redaktora, redaktora naczelnego i redakcji. I teraz jest takie, ja sobie nie potrafię znaleźć na to pytanie odpowiedzi. Dlaczego akurat nie jedna ze zdefiniowanych kategorii, jak zajrzycie do definicji prasy, w szczególności wymieniono dzienniki i czasopisma, programy radiowe i telewizyjne, czy te biuletyny, prawda, serwisy agencyjne, to dlaczego akurat nie do, zresztą także do audycji radiowych i telewizyjnych i do przekazów internetowych stosujemy oceny związane z jednego rodzaju z prasą, która jest samodzielnie wymieniona jako kategoria prasowa, czyli dzienniki i czasopisma. Można powiedzieć tak, w internecie ukazuje się coś, co spełnia wymagania prasy, te definicyjne wymagania prasy, co zresztą przesądził profesor Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego, o takiej uchwale z 2007 roku, ona potem była powielana w wielu innych orzeczeniach, znaczy stanowisko to było powielane. Profesor stwierdził w tej uchwale, że prasa ukazuje się w bardzo różny sposób, niezależnie od technicznego środka komunikowania się. Tym technicznym środkiem komunikowania się może być także internet. I teraz zobaczcie, jaka tu jest perfidia wynikająca z interpretacji tego przepisu. Mianowicie właściwie w sposób pozbawiony podstaw przyjęło się, że przekazy ukazujące się w ramach programów radiowych i telewizyjnych oraz przekazy internetowe są albo dziennikami, albo czasopismami. Ten przepis, jak wspomniałam, był w całości nastawiony, już zaraz przestanę gadać, bo się dorwałam do głosu, to mówię. Są w całości te
przepisy są w całości nastawione na pracę drukowaną. I oczywiste było w tamtych czasach, że dziennikiem jest Dziennik Polski, prawda, który się ukazywał codziennie, to jak sama nazwa wskazuje, aczkolwiek z definicji wynika, że co najmniej dwa razy w tygodniu się musi ukazywać. A czasopismem była Filipinka. To jest takie coś, co było dla dziewczyn przeznaczone. Czasopismem był Świat, to jest taka, czy Życie literackie, prawda, się ukazywały, to były tygodniki. I nie było wątpliwości, że o tych dziennikach i czasopismach mówi ustawodawca i te dzienniki i czasopisma dla swojego bytu prawnego muszą zostać zarejestrowane w sądzie rejestrowym. Po jakimś czasie się okazało, że tą konstrukcję dzienników i czasopism zaczęto odnosić do komunikatów, do audycji radiowych i telewizyjnych, klasyfikując je bądź jako dzienniki, bądź jako czasopisma. Czyli czasopismem jest na przykład, są audycje, które się ukazują raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, prawda? Natomiast dziennikiem jest na przykład Piaskiem po oczach, tak, także się ukazuje chyba jakoś tam codziennie. Czyli na przykład Babilon się ukazuje raz w tygodniu z czasopismem, a Wiadomości są dziennikiem, prawda? Tyle, że nie wymagają rejestracji, bo mają swoje telewizyjne formalne uregulowanie. Ale tak się właśnie ustaliło, że ocenia się, dlaczego, tego nie wiem, ocenia się komunikaty ukazujące się w internecie ze względu na częstotliwość ukazywania się jako dzienniki lub czasopisma. I wychodząc z tego założenia, w uchwale wspomnianej Sądu Najwyższego powiedziano, że to jest po prostu, internet jest po prostu inną techniczną formą rozpowszechniania dzienników lub czasopism. Te zaś wymagają rejestracji, a zatem jeżeli ktoś, i to zobaczcie, jak ta perfidia rozwiązania, to prokurator nam stwierdza, czy my jesteśmy prasą. To nie to, że to jest wolna decyzja, czy ja wydając, nie wiem, Wieści Krakowskie, publikując informacje pod tytułem, stałym tytułem Wieści z Krakowa, to nie ja mówię, ja jestem prasą. Ja mówię wręcz odwrotnie. Ja nie chcę być prasą, ale mam pecha, że realizuję przesłanki ustawowe, o których profesor Sobczak mi powiedział, że jak wydajesz codziennie czy dwa razy w tygodniu, to jesteś dziennikiem i masz się zarejestrować. Stąd zresztą prawnicy się zastanawiają, po co właściwie jest w ogóle rejestracja, prawda? Ale to już jest zupełnie inna historia. To ja bym na razie oddała może jeszcze głos panu doktorowi Chwalbie, ponieważ uzupełnisz tę prasę internetową, dobrze? I w ten sposób będzie, otworzy się dalszy ciąg. Przepraszam, mogę tak, panowie? Ale czy mogę od razu, bo jakby ten wątek może jest też w całym... To od razu tak, jeżeli pani pozwoli, to... Dobrze. Tematem mojego wystąpienia jest celowość stosowania ustawy Prawo prasowe do przekazów internetowych, czyli próba zastanowienia się nad tym, po co w ogóle stosować prawo prasowe do internetu i w jakim zakresie ma to sens. Wychodząc od początku, mamy wolność słowa, która jest zagwarantowana konstytucyjnie i jakby obecność ustawy Prawo prasowe w systemie prawa nic tutaj nie zmienia. Czy ta ustawa jest, czy by jej nie było, i tak wolne słowa funkcjonuje. Więc pytanie jest takie, po co ta ustawa istnieje, co ona w ogóle reguluje. Można powiedzieć w ten sposób. W ewolucji społeczno-kulturalnej pojawiły się media. Media, które ze względu na to, że mają doniosły, słyszalny głos, są podmiotami opiniotwórczymi. No i w związku z tym zauważono, że istnieje konieczność uregulowania tutaj dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, żeby ten doniosły głos nie krzywdził ludzi, czyli żeby zapewnić jakość informacji przekazywanej przez media, żeby ona była prawdziwa, żeby ona nie naruszała dóbr osobistych,
żeby ona miała odpowiednią jakość, żeby nie było wulgaryzmów, żeby była prawdziwa. To jest jeden element. Drugi element to to, żeby te media sprawnie funkcjonowały, żeby mogły sprawnie informować. I dlatego wprowadzono szereg ułatwień dla funkcjonowania prasy, takich jak choćby tajemnica dziennikarska, która jest obowiązkiem, ale też uprawnieniem dziennikarza, bo dzięki tajemnicy dziennikarskiej można publikować informacje, których by się nie udało opublikować, gdyby tajemnica nie była chroniona. Więc prawo prasowe jest ustawą, która zawiera dwie grupy elementów. Jedne to są takie, które mają chronić przed prasą, a drugie to są takie, które mają umożliwić prasie funkcjonowanie. I teraz ułatwić, bo pewnie możliwość ma. Tak, ułatwić, a w pewnym zakresie rzeczywiście umożliwić, na przykład w zakresie tych informacji, które by nie zostały prasie przekazane, gdyby informator bał się o ujawnienie jego tożsamości. No i teraz pytanie, w jaki sposób te przepisy ustawy prawo prasowe połączono z tymi mediami? Jak tymi przepisami trafić właśnie do tego, co jest prasą? No i tak jak pani profesor powiedziała, no w latach 80. to nie był problem, bo to można było, niezależnie jaka ta definicja była, to można było palcem pokazać, co jest wtedy, jakie są media. Dwa programy telewizji, trzeci regionalny, trzy programy radia regionalny, kilka miesięczników, kilka tygodników i właściwie niezależnie od definicji było jasne, co jest prasą. Więc ta definicja wtedy nie była taka istotna. I nikt nie zwracał uwagi na to, że jest w niej bardzo dużo błędów. Teraz oczywiście problem się pojawił. Pojawił się internet, który w pewnym zakresie pełni tą samą funkcję, którą prasa. Mianowicie ma możliwość, przynajmniej pewne osoby czy zorganizowane podmioty działające za pośrednictwem internetu mają tą samą właściwość, którą miała wcześniej prasa czy inne media, czyli opiniotwórczość. I teraz pojawia się pytanie, czy w świetle ustawy prawo prasowe możemy mówić o prasie w internecie, czy ta ustawa z 1984 roku została tak skonstruowana, żeby stosować prawo prasowe w jakimś zakresie do przekazów internetowych. No i tutaj są dwie uwagi w zasadzie. Można wskazać takie przekazy internetowe, które odpowiadają definicji ustawowej, na przykład czasopismo filozofów Diametros, jest periodyczne, spełnia wszystkie przesłanki, jest ewidentnie czasopismo. No i oczywiście, przepraszam, nie mówimy o internetowej wersji tych klasycznych materiałów prasowych, prawda, czyli telewizji, która jest, ma swój także program telewizyjny, jest także za pośrednictwem internetu rozpowszechniany, czy gazety, które mają swój odpowiednik internetowy, tylko mówimy o tych innych, tak? Trochę tak, a trochę no, to, tak, nie widzę, tak, trochę tak. Bo tu nie ma wątpliwości, jak masz Dziennik Polski w internecie czy Gazetę Wyborczą, że to jest prasa, prawda? A ja właśnie mam wątpliwość. Wiem. Jak chodzi właśnie o tą definicję prasy, zastosowanie jej do internetu, to właśnie tam, gdzie mamy takie przypadki ewidentne, jak Diametros, gdzie jest periodyczność, gdzie wszystkie przesłanki definicyjne są spełnione, no to nie ma wątpliwości, że prawo prasowe może odnosić się do tych publikacji. No ale oczywiście pojawił się problem z tą periodycznością, pojawił się problem z Onetami, wirtualnymi Polską, z WPPL, z wszelkiego rodzaju portalami informacyjnymi, a także właśnie z tradycyjnymi wersjami, znaczy z elektronicznymi wersjami prasy drukowanej, która no, nie jest dokładnie w internecie odpowiednikiem tego, co dostajemy na papierze, jak kupujemy w kiosku. Jest bogatsza. Nie, zupełnie, jest możliwość uzupełniania. Będziemy się pięknie różnić zaraz. Jak. Jest możliwość uzupełniania. Bardzo często zdarza się, że ten sam artykuł, znaczy jeden artykuł zaczyna się tak samo w wersji drukowanej, a potem w wersji internetowej dodadzą jedno lub dwa zdania, które całkowicie zmieniają wydźwięk tego artykułu. I teraz pojawia się problem, czy te przekazy informacyjne w internecie, które nie spełniają tej przesłanki periodyczności, czy można traktować jako prasę.
No i pojawiły się dwie interpretacje. Jedna taka, że nie, ponieważ no nie spełnia to przesłanek definicyjnych i nie ma tutaj jak właściwie, jak przeprowadzić nawet wykładni funkcjonalnej, żeby wskazać, dlaczego któreś z, i jakie, jak, jaka grupa tych przekazów internetowych powinna być traktowana jako prasa. Ja jestem zwolennikiem tej wykładni, znaczy uważam, że jeżeli coś nie spełnia przesłanek definicyjnych prasy, nie jest periodyczne, nawet jak jest odpowiednikiem prasy drukowanej, to uważam, że nie jest prasą. Przepraszam, a co pan rozumie pod periodyczność? No właśnie. Ukazywanie się, tak jak była tradycyjnie zawsze rozumiana w prawie prasowym i słownikowo, ukazywanie się kolejnych odrębnych tytułów w danych, w określonych jednostkach czasu. Stały jedno, stały odstęp. Proszę? No bo mówimy teraz o... Nie, mówimy o... O dziewiątej ma się ukazać jakiś tekst. Nie, nie jakiś tekst. Mówimy o opublikowaniu kolejnych odrębnych numerów danego dziennika czasopisma co jakiś czas. Natomiast... W jednakowych odstępach czasowych. Tak, zazwyczaj w jednakowych, ale wiadomo, że było odstępstwa i nie było z tym problemu, bo na przykład wychodziły jakieś numery świąteczne i tak dalej. Ale generalnie w każdym razie chodzi o dostarczanie kolejnych odrębnych numerów. I tak, była zawsze tradycyjnie prasa rozumiana. Do tego jest ustawa dostosowana. I stąd uważam, że te przekazy, które nie spełniają tych przesłanek definicyjnych, nie są prasą w rozumieniu ustawy prawo prasowe. I nie dziwi mnie zupełnie, że elektroniczne wydania Gazety Wyborczej Rzeczpospolitej, znaczy nie wiem, co robi Rzeczpospolita, ale wiem, że Wyborcza bardzo chętnie na przykład odmawiała publikacji sprostowania, mówiąc, że w internecie nie jest prasą. No i uważam, że w świetle obowiązujących przepisów słusznie nie jest prasą, gdyż... A to nie ma znaczenia. Rejestracja tytułu prasowego nie ma znaczenia. Ona nie konstytuuje prasy. To jest będę o tym mówił, jeśli zdążę. Ale to nie jest element konstytuujący prasę. To jest wymóg, który jest właściwie podyktowany potrzebą ochrony tytułów prasowych, która nie działa zresztą, ale to za chwilę. No nie do końca, bo jeszcze obowiązkiem jakimś informacyjnym. Też, ale prawda? Moim zdaniem jeszcze z impresją... Ochrona tytułu nie funkcjonuje. No więc właśnie, w każdym razie jest, ale jest druga wykładnia. Dlaczego ja się bardzo trzymam tej pierwszej, bo ta druga jest absolutnie... inaczej, jakby ktoś powiedział, że umie tak zinterpretować definicję prasy, tą, która jest, żeby wskazać, jaka grupa przekazów internetowych jest traktowana jako, powinna być traktowana jako prasa ze względu na jakieś cechy, tak żeby taka interpretacja powstała i ja na przykład rozpoczynając jakąś działalność w internecie wiedział, że jest taka dominująca interpretacja i że mój przekaz albo będzie prasą, albo nie, to okej. Ale takiej funkcjonalnej wykładni moim zdaniem się nie da przeprowadzić, przynajmniej nikt takiej dotychczas nie przedstawił. Natomiast jaka jest stosowana wykładnia? Mianowicie jest bardzo często, mówi się, że periodyczność to jest przeżytek, bo to dawniej gazety tak funkcjonowały, teraz to nie ma większego znaczenia, bo teraz jest internet, a internet to jest ciągła aktualizacja. Więc właściwie można sprowadzić tą definicję periodyczności do aktualizacji. Są takie wypowiedzi, zresztą z tego założenia też troszeczkę wychodzą orzeczenia sędziego Sobczaka, którego bardzo cenię, ale z tymi orzeczeniami akurat nie się przekażę, nie zgadzam. Nie, do sędzia Sobczak wierzę, że się nie zgadzam. Jest ale wszystko nagrywane. Sędzia Sobczak nie zgadza się ze mną, więc to akurat pięknie się różnimy właśnie w tym zakresie. I dlaczego jest groźna ta interpretacja? No bo sprowadzenie periodyczności do aktualizacji prowadzi do tego na przykład w kontekście stron internetowych, że wychodzi nam definicja prasy taka, że prasą są otwarte i niejednorodne strony internetowe, które są aktualizowane przynajmniej raz w roku. No a ponieważ doktrynie się uważa, że ta data jest nie taka istotna, bo przecież w radiu i w telewizji to w ogóle nie ma tej daty, czy może nie tyle daty, co numeru kolejnego wydania, to nie jest tak istotne, to w internecie też nie musi być. Efekt jest taki, że okazuje się, że prasą są wszystkie aktualizowane strony internetowe, co jest oczywiście absurdalne i prowadzi do tego, co pani profesor powiedziała. Prowadzi do tego, że to prokuratura, to sądy, czasem pod wpływem jakichś wypowiedzi naukowych decydują o tym, co jest prasą, a co nie. I nie można jakby wcześniej tego ustalić, tylko dowiem się, że jestem prasą, czy funkcjonuję jako prasa, jak przyjdzie do mnie prokurator, czy no właśnie, najlepiej, żeby to był prokurator. Teraz tak, więc taki jest problem z tą ustawą teraz. Druga rzecz jest taka, że co jest prawdziwym problemem? Prawdziwym problemem jest to, żeby znaleźć łącznik, czyli żeby wskazać,
do czego te obowiązki prasowe, te przywileje prasowe powinny być zastosowane. Bardzo często tym łącznikiem jest osoba dziennikarza, czyli definiowanie prasy podmiotowo. Tak jest na przykład we Francji. U nas problem polega na tym, że dziennikarz to nie wiadomo, kto to jest. Bo we Francji jest korporacyjność zawodu dziennikarza, tak, to stąd jest. Ale i tam są w stanie pokazać, że ten i ten jest dziennikarzem. No bo ma legitymację. Tak, a przez to są w stanie dotrzeć przepisami prawa prasowego do konkretnych osób. Drugi model to jest model przedmiotowy, taki jak u nas, czyli że prasą są publikacje periodyczne. No ten model jest, no nie sprawdza się, bo nie sposób tak określić przedmiotu, przynajmniej ja nie jestem w stanie, nikt dotychczas tego nie zrobił, a ten temat przecież już w Polsce o kwestii prasy w internecie, to ja pamiętam pierwsze dyskusje konferencyjne 2005 rok, także to już co najmniej 11 lat próbujemy rozwiązać ten problem i jakoś na razie się nie udało. Ta droga definicji przedmiotowej, czyli wskazanie, jakie publikacje są prasą, nie jest drogą najlepszą. Trzecia droga to jest jakiś łącznik formalny, na przykład właśnie rejestracja, ale nie taka jak jest teraz, tylko jako bez obowiązku, jako takie właśnie wskazanie, stworzenie rejestracji jako takiego aktu potwierdzenia, że należy do prasy. Bez dzielenia na dziennik czy czasopismo. Tak, bez dzielenia na dziennik czy czasopismo. A czwarta opcja, tak jak w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest uzależnienie przepisów od prowadzenia pewnej działalności, czyli nie od kwalifikacji osoby, czy ktoś jest dziennikarzem, bo skończył studia. Nas nie ma możliwości przyporządkowania takiego kategorycznego, prawda? No więc właśnie. Z góry, że na pewno ten, kto napisał dwa artykuły, jest dziennikarzem. No więc właśnie, jest ogromny problem. Teraz nie wiadomo, który z tych łączników wybrać. Czy połączyć przepisy prawa prasowego właśnie z działalnością usługową polegającą na informowaniu, czy z osobą, czy na przykład wprowadzić jakieś profesjonalne dziennikarstwo, jakąś definicję dziennikarza, czy dalej robić to przedmiotowo, to jest największy problem. Jak połączyć te przepisy prawa prasowego, te instytucje służące, właśnie ułatwiające rozpowszechnianie informacji i chroniące przed atakami mediów, jak połączyć z tymi mediami, gdzie one są? I ja tutaj nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tego z działalnością, czyli ze świadczeniem pewnej usługi informacyjnej, ale to oczywiście nad tym się należy jeszcze pewnie trochę pozastanawiać. Ale jest to temat bardzo trudny, bo tak jak mówię, nie znam rozwiązania także w innych krajach, żeby rozwiązania wprowadzone jakieś satysfakcjonujące. Ale teraz jakby sedno mojego wystąpienia miało dotyczyć tego, dlaczego w ogóle my się tak upieramy, żeby to prawo prasowe stosować do internetu. Co tam jest takiego w tej ustawie prawo prasowe, że my chcielibyśmy, żeby odnosić to też do publikacji internetowych. Czy internet by nie mógł funkcjonować bez prawa prasowego? Przecież mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przecież jest jasne, że nie można, że jest odpowiedzialność za słowo w internecie, że nie można naruszać czyichś dóbr osobistych. Jest transparentność, musi wszystkie dane dać, nie? Usługodawcy. Tak, jest odpowiednik impresum. Teraz jest pytanie właśnie, czy w ogóle, dlaczego byśmy chcieli to prawo prasowe stosować? Tak jakby robiąc szybki przegląd tych instytucji, które są w ustawie prawo prasowe i które, jakbyśmy się zastanowili, czy one są zasadne w odniesieniu do internetu, to po pierwsze można wskazać takie, które są niezasadne w ogóle. Nie są zasadne ani do internetu, ani do tradycyjnej prasy, po prostu należałoby je usunąć. Pierwsza rzecz to są takie pozostałości komunistyczne i to mamy definicję prasy, która została tak sformułowana po to, żeby jakby rozszerzyć cenzurę, bo im szersza definicja prasy, tym szersza była cenzura tak naprawdę. Po drugie mamy autoryzację. Oczywiście autoryzacja to jest temat sporny, są zwolennicy, są przeciwnicy, ale no jednak wydaje się, że cała idea autoryzacji to jest to, żeby dziennikarz nie powiedział przypadkiem czegoś, co nie zostało wcześniej zatwierdzone przez osobę, której wypowiedź jest cytowana. Oczywiście można ją obchodzić, ale jakby i rodowód jest taki, można powiedzieć, też kontroli słowa, a nie wolności słowa. I te dwa elementy właściwie moim zdaniem, jakby ich nie było, to znaczy przede wszystkim autoryzacja, jakby jej nie było, to nic wielkiego by się nie stało. I to jest jakby uwaga tak samo do internetu, jak i do prasy drukowanej.
Poza tym druga grupa instytucji to są też takie, które są niepotrzebne, bo się dublują. Na przykład zakaz kryptoreklamy. Po co zakaz kryptoreklamy, jeśli po pierwsze mamy zakaz kryptoreklamy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a po drugie nawet jakbyśmy powiedzieli, że w jakimś przypadku mamy prasę, która nie jest objęta ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to mamy miernik należytej staranności, akurat w przypadku prasy szczególnej staranności. Jest jasne, że ze szczególnej staranności dziennikarskiej wynika to, że nie można reklamy ukrytej pod... Tylko, że tu jest adresowane do dziennikarza, a UZNK jest do przedsiębiorcy. Ale prasa jest też przedsiębiorcą bardzo często. I tak, to o coś innego chodziło ustawodawcy w tamtych czasach, w każdym razie, kiedy w ogóle nie było reklamy, więc to, ale w każdym koleje razie, radzieckie ale, się to, ale nawet jakby nam nie podpadało pod UZNK, to jest szczególna staranność i rzetelność. Już z niej można wywieźć, że dziennikarz nie powinien ukrytej reklamy prowadzić. No tak, tylko że to jest odpowiedzialność cywilna, no i wtedy dochodzenie na drodze cywilnej to już za 5 lat będzie orzeczenie drugiej instancji. Okej. Okay. Być może różnice proceduralne, ale moim zdaniem tutaj ten zakaz kryptoreklamy jest, jakby go nie było, to też by się nic wielkiego nie stało. No, bo to zwłaszcza w internecie. Prawa pracy raczej by się... Ale zwłaszcza w internecie, bo bardzo często mielibyśmy do czynienia z, no właśnie ze szczególną starannością i rzetelnością i mielibyśmy też do czynienia z zakazem kryptoreklamy, no tym z UZNK. A pani profesor jest innego zdania, że to powinno zostać utrzymane. Nie utrzymane, tylko mów dalej, dlatego że mamy strasznie mało czasu. Rejestracja. Rejestracja też jest instytucją, która jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebna. Ona ma chronić tytuły prasowe, żeby nie rejestrować tytułów, które będą naruszały prawa do wcześniejszych tytułów. A jak wiemy, orzecznictwo sądów apelacyjnych warszawskich jest takie, że jak jest tytuł taki sam jak wcześniej, tylko z kropką, to już jest inny, więc go można zarejestrować. Przed identycznością. Tak, przed identycznością. A nie przed znacznym podobieństwem. Więc nie chroni. Ja mam takie pytanie a propos tej rejestracji. Pan tak mówi, że ona jest tylko do tytułów prasowych po to, żeby chronić. Ale na przykład, jeżeli daję sprostowanie na wyborcza.pl, idę do sądu z pozwem na sprostowanie, to sąd nie bada, czy to jest tytuł prasowy, czy to nie jest. Jest prasa, w związku z tym sprostowanie i to w mojej ocenie to jest bardzo dobre dla osób, które żądają sprostowania. Pan się tak nie bardzo zgadza jakby z rejestracją, tym, że ona jest tylko po to, żeby... Tak, no nie, bo nie tylko, nie. Rejestracja ma co najmniej dwie funkcje i moim zdaniem obie są... A ja nie jestem w stanie nakazać sprostowania na przykład Onetowi, natomiast wyborcza.pl już tak. Zobaczmy na to, że jest ten tytuł prasowy. To ale to nie powinno mieć nic wspólnego tak naprawdę. Jedyne co jest w rejestracji takiego, co może być potraktowane jako przydatne, to że tam są dane. Dane wydawcy. Naczelnego wydawcy i adresy. Ale mamy przecież obowiązek zamieszczenia stopki redakcyjnej. Jeżeli utrzymujemy obowiązek zamieszczenia stopki redakcyjnej, która jest w prawie prasowym, prasowa i w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną ta usługowa, no to mamy już, zresztą w obu przypadkach to jest wykroczenie, w obu przypadkach. W prawie prasowym to było chyba kiedyś przestępstwo, teraz nie musimy się dać, to jest wykroczenie. Więc jest to obowiązek dosyć silnie obwarowany sankcjami. Ale nikt tego nie stosuje. W usiódemniku. W polskim internecie nie, ale jak na przykład wejdziesz do niemieckiego internetu, to nie ma strony internetowej, żeby tego nie miała. A w polskim nie mają sklepy internetowe, w ogóle to nie funkcjonuje. A to jest jeszcze kwestie kulturowe, to jest inna sprawa. U nas się nie zawsze wszystkie przepisy sprawdzają. W każdym razie stopka redakcyjna zastępuje tą funkcję rejestracji, jak chodzi o te dane. No nie do końca, dlatego że w stopce redakcyjnej ma pan na przykład podanego redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, powiedzmy tutaj lokalnej, który nie jest wpisany w rejestrację. Tym samym nie może pan go pozwać, tylko musi pan pozywać Adama Michnika, który jest wpisany, czy tam panią Plawko. Zawsze pozywam redaktora naczelnego wydania lokalnego. No. Wydania lokalnego? Chwyta. No nie wiem, ja mam prędno tutaj. No bo to wyroki boskie są przewidywalne, a sądowe nie. Dalej.
ochrona dóbr osobistych. Mamy tekst o ochronie dóbr osobistych, że dziennikarz powinien chronić dobra osobiste. No to też jest jakieś dosyć absurdalne rozwiązanie, bo... No to jest bzdura totalna. Bo to znaczy, że dziennikarz powinien mieć swojego dziennikarza, który będzie ze mną, jak na przykład się będzie przespacerował nocą w Nowej Hucie, powinien ze mną chodzić. Przedstawia pan, panie doktorze, błędną interpretację, która od lat się utrwaliła. Ona się skądś wzięła z jakiegoś orzeczenia. Mianowicie nie jest obowiązany do ochrony generalnie dóbr osobistych, bo to wynika w ogóle z zasad państwa, przepraszam, konstytucyjnego. No tak. Natomiast, bo przeczytajcie sobie państwo artykuł 12, ustęp 2, punkt 2, prawda? I on jest tak, chronić dziennikarz jest obowiązany, chronić dobra osobiste, a ponadto, czyli a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów. Pan profesor Pisarek nie miał wątpliwości. Ja także nie mam, że on ewentualnie, dziennikarz jest ewentualnie obowiązany chronić dobra osobiste, ale tylko działających w dobrej wierze informatorów i osób, które okazują mu zaufanie. A nie, to nie jest samodzielna jednostka prawna, czyli to nie jest norma, że ma chronić dobra osobiste en bloc. Bo jak ponadto, jak jest zwrot ponadto, to profesor mówi, że jest jakiś obowiązek ustalony. Mam dać 5 zł biednemu, a ponadto mam dać 100 zł, jeżeli ten biedny jest chory. To tak to trzeba tłumaczyć. Czyli nie ma generalnego obowiązku ochrony dóbr osobistych. Znaczy, to jest znowu interpretacja, prawda? Okay. Tylko jest obowiązek ochrony dóbr osobistych, ale bardzo szczególnej kategorii osób. Ale tak czy inaczej, jakby go nie było, to zmienia to nie, bo coś? Nie. Oczywiście, że nie, bo wszyscy jesteśmy zobowiązani do poszanowania artykułu 47 jeszcze obowiązującej konstytucji. No więc to jest właśnie kolejny z tych, przepisów, jakby, które są uregulowane gdzieś indziej. No, na zapis o unikaniu wulgaryzmów, no to używanie... Ustawa o języku polskim to tak kiedyś była mania. A poza tym używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym jest wykroczeniem, więc to też jest jakieś dublowanie bezsensowne zupełnie rozwiązań. Więc tych elementów moim zdaniem mogłoby w ustawie prawo prasowe nie być. Podobnie jak Polski Ludowej nie powinno być w artykule 2. Tak, nie powinno być Polski Ludowej, bo to pokazuje, że ustawodawca nie jest pewien, jaki mamy ustrój, czy już się zmienił, czy jeszcze nie. To jest prawda. Później mamy kolejną grupę instytucji, to są instytucje, których nie da się stosować z prawa prasowego, bo mamy ustawę, albo nie ma sensu stosować, bo się po prostu dublują. Mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i tam właśnie mamy to impresum elektroniczne, tą stopkę redakcyjną dla usług świadczonych drogą elektroniczną, więc może powstawać problem, co stosować, czy tą prasową, czy tą z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Raczej tą, moim zdaniem, z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I to jakby wystarcza, w związku z czym nie ma sensu, żeby stosować stopkę redakcyjną z prawa prasowego w internecie. Zasady odpowiedzialności również są określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i tutaj traktowanie całej strony internetowej jako materiału prasowego, za który redakcja ponosi odpowiedzialność, w sytuacji, kiedy mamy jakiś, na tej stronie jakiś ten tak zwany user generated content, czyli jakieś pochodzące od internautów, na przykład wpisy na forach, no to również nie ma sensu, żeby stosować tutaj odpowiedzialność prasową, tylko lepszy jest model z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ale Trybunał uznał, że to jest takie estońskie orzeczenie było chyba w zeszłym roku, że te wpisy stanowią materiał prasowy. A we Francji było na odwrót. Francuskie orzeczenia na Także, to jest duży problem, co tu ma pierwszeństwo. No, mi się wydaje, że bardziej do specyfiki informowania w internecie jest dostosowana ta ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i powinna ona być stosowana, a nie prawo prasowe. Mamy w ustawie prawo prasowe rzeczywiście pewną część instytucji, które no właśnie wymagają zdefiniowania dziennikarza. I od tego się uciec nie da, no bo jak określić podmiot tajemnicy dziennikarskiej, jak bez zdefiniowania dziennikarza się tego... Samej nazwy jest dziennikarska. Tak, no bo w tej chwili to mamy tajemnicę dziennikarza, tylko że nie mamy zawodu dziennikarza. Efekt jest taki, że nie bardzo wiadomo, kiedy ona obowiązuje i to może być dosyć trudne, zwłaszcza dla osób, które informują, bo skąd ci ludzie mają wiedzieć, czy informują dziennikarza, który jest zobowiązany do zachowania danych w tajemnicy, czy nie. No i tutaj chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ten dziennikarz będzie publikował w internecie, czy on będzie publikował w prasie drukowanej, tajemnica dziennikarska
powinna, no musi być utrzymana, ale to jest kwestia zdefiniowania dziennikarza i poprzez dziennikarza odnoszenia tego do internetu, a nie jakby definiowania prasy w internecie przedmiotowo. Ale tajemnica dziennikarska i zresztą jeszcze parę innych obowiązków, już nie będę o nich mówił, bo nie mam czasu, ale rzeczywiście zdefiniowanie dziennikarza to jest i określenie jego przywilejów i obowiązków to jest coś, co się powinno znaleźć w ustawie prawo prasowe, czy w przepisach prawa i powinno się stosować do internetu, to bez wątpienia, ale poprzez definicję dziennikarza, bo takie byłoby najlepsze rozwiązanie. Są też instytucje, które w prawie prasowym zostały zawarte, ale powinny znaleźć zastosowanie moim zdaniem, niezależnie od tego, czy to jest prasa, czy to w ogóle nie jest prasa, tylko jakikolwiek inny przekaz. Na przykład obowiązki w zakresie sprawozdawczości sądowej, zakaz publikowania wizerunków na przykład osób oskarżonych. Jakie ma znaczenie, czy to będzie w prasie, czy w książce, która wyjdzie, zostanie opublikowana jako jakiś dokument. To nie ma żadnego znaczenia. To jakby te obowiązki z zakresu sprawozdawczości sądowej powinny dotyczyć każdej sytuacji publikowania tego rodzaju informacji. To samo zresztą dotyczy krytyki prasowej. Ostatecznie to, co na pewno powinno być stosowane do internetu, ale nie wiadomo kiedy i z czym jest największy problem, to moim zdaniem są właśnie sprostowania. Bo trudno jest powiedzieć, że sprostowania nie powinny znajdować zastosowania w internecie. Powinny, ale kiedy? Jak to określić? No, ktoś mógł powiedzieć, że często się, znaczy pojawiają się często takie wypowiedzi, że na przykład blogi są, nie są tak zorganizowane, nie są prawdziwymi mediami. Nie powinny być obciążane obowiązkami prasowymi, no, ale przecież blog jednego znanego dziennikarza potrafi być tak samo opiniotwórczy jak cała redakcja, w związku z czym trudno jakby wykluczyć obowiązek, trudno wykluczyć... Idąc tropem tego, co powiedziałeś, wystarczą przepisy prawa kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych i karnego o zniesławieniu, prawda? Bo tak. Jeżeli już iść tak, to tym, co mówiłeś wcześniej, no to... Tylko, że wyrok tutaj, będzie za dwa lata. Tylko tu jest właśnie ten problem, że wyrok będzie bardzo... No podobnie jak przy przeinaczeniu, przy autoryzacji tekstu, prawda? Jest prawdą, że istotą sprostowania jest to, żeby szybko uderzyć z tą informacją zwrotną, ale teraz, jak nie jest to przestępstwem, mamy roszczenie i moim zdaniem, pani profesor mówi, że teraz jest bardzo dużo sprostowań w praktyce. Ogromna ilość. Ale moim zdaniem to zależy od tego, ile redakcja będzie miała pieniędzy. Bo, na adwokatów. Tak, jeżeli jestem redakcją i redaktorem naczelnym mam obowiązek opublikowania sprostowania, ale stwierdzę, nie będę tego publikował. To co się stanie? To nie masz roszczenia w ogóle. Jak nie opublikujesz, nie masz roszczenia. Jak nie odpowiesz, nawet jak nie zareagujesz, to nie masz roszczenia. Roszczenie jest tylko wtedy, jeżeli jest odmowa publikacji. Jest pytanie, czy poprzez brak opublikowania to jest odmowa publikacji, czy też, ja nie wiem, właściwie nie odmawiam, ale może sobie kiedyś opublikuję. No tak, ale to ja myślę... Proszę przeczytać artykuł 39 i właściwie wszystkie wypowiedzi tak zwanej doktryny idą w tę stronę, że jeżeli redaktor w ogóle nie odpowie na te przesłany tekst sprostowania czy przesłany wniosek, to nie otwiera się to roszczenie. To idzie tylko, to trzeba dochodzić na przykład ochroną dóbr osobistych. Ale nawet jakby funkcjonalnie wyłożyć ten przepis i powiedzieć, że jeżeli redaktor naczelny nic nie zareaguje w żaden sposób i to roszczenie powstaje, no to teraz tak, z 10 osób, które wysłały sprostowanie, 7 powiedziała dobra, nieważne, tak. 3 wystąpią z roszczeniem, no i co się stanie? No po jakimś tam czasie, iluś latach będzie, no nie, pani profesor mówiła, że to jest szybkie, po kilku miesiącach. Teraz jest szybko. Okej, po kilku miesiącach będzie wyrok, że mają zamieścić to sprostowanie. No i teraz jedyne co ryzykują to, że jakaś powstanie odpowiedzialność odszkodowawcza w tym okresie od... Jak wykażą szkodę. Jeśli ta druga strona, no i to jest jedyne ryzyko. Więc na dobrą sprawę, to redaktorzy naczelni mogą teraz, jak przychodzą sprostowania, to mogą je i czekać na pozwy. W każdym razie ostatecznie jak konkludując te wszystkie wypowiedzi, moim zdaniem z wszystkiego, co w ustawie prawo prasowe jest, to do internetu powinny być stosowane obowiązki dziennikarzy, ale nawet nie wszystkie, bo tak jak mówiłem, autoryzacja zupełnie nie, ale przede wszystkim z obowiązków tajemnica dziennikarska i właściwie chyba to jest jedyny obowiązek tak na dobrą sprawę, ale do tego nie jest potrzebne definiowanie prasy w internecie, tylko zdefiniowanie dziennikarza,
No i druga rzecz, która zostaje moim zdaniem z prawa prasowego, to są sprostowania, które trzeba byłoby stosować do przekazów internetowych, ale informacyjnych, ale do których to już tego niestety nie wiadomo. Czyli gdyby konkludować, przepraszam, to cośmy powiedzieli, to w internecie ukazuje się prasa albo się nie ukazuje prasa. Jeżeli się jednak przyjmiemy, że się ukazuje prasa, bo nam to przesądzi prokurator, to całość prawa prasowego się stosuje. Jakub, ty uważasz, że prawo prasowe do przekazów internetowych w ogóle się nie stosuje? Nie powinno stosować? Czy zastanawiam się, czy w ogóle powinno... Że w świetle tego, że internecie że internet we współczesnej wersji definicji prasy nie mieści się w też, ale tak funkcjonalnie. Na przykład jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację, że nie ma prawa prasowego, a pojawił się internet, to czy ktoś by wymyślił teraz na przykład sprostowanie, autoryzację i tak dalej do internetu? Czy my nie patrzymy po prostu przez tradycję tej ustawy? A na pewno, bo to jest ta kultura prawna także tego kręgu, w którym żyjemy, prawda? No więc, to jest elementem kultury. Jakby z tej ustawy moim zdaniem, niezależnie od tego, czy to będzie kwalifikowane jako prasa, czy nie, tak de lege ferenda, co powinno się stosować do informacyjnych przekazów internetowych, szeroko rozumianych, to są obowiązki dziennikarzy, przede wszystkim tajemnica dziennikarska, ale właśnie konieczność zdefiniowania dziennikarza i sprostowanie, a resztę naprawdę można wyrzucić. Dokładnie. No. Przepraszam, ja tylko zadam o tym, bo to mnie zaciekawiło, że nie otwiera się roszczenia, bo to jest tak, jeżeli redaktor naczelny odmówił, to faktycznie tak, ale jeżeli również nie ukazało się w terminie sprostowania. Ale tylko właśnie, ja to ostatnio studiowałam, bo do czegoś mi było potrzebne jakiegoś artykułu i proszę popatrzeć, termin sprostowania to jest tam określony w artykule 32. I teraz jeżeli się w ogóle nie ukazało, jeżeli się nie ukazało w terminie, to pytanie, czy sąd może powiedzieć, że ma, co może zrobić? Może nakazać opublikowanie sprostowania po terminie i ono wtedy dawno już straciło sens. No tak, tylko dla nich 3 miesiące nawet, bo teraz w tej chwili tyle to trwa. Tak, ale się dziękuję, ale się uważa się, że jeżeli w ogóle odmówił, że to nie przy tym, jeżeli ukazał, nie ukazał, ukazało się po terminie. Prawda? Jeżeli ukazał się po terminie, tak? Czyli... Nie, jeżeli nie ukazał się w terminie. No właśnie, i teraz, czyli Arybur, co może. W ogóle co się może ukazało, ale nie w terminie, tak? Właśnie. Ukazał się w innym terminie. Ale nie w terminie. Ukazało się, ale nie w terminie. No to jeżeli się ukazało, to. No, właśnie, to co nakaza? Nic nie nakaże, bo wtedy jesteśmy zgodni z. Ukazało się tylko po terminie. Okay. No to dla nas dobrze, no bo... No to właśnie, czyli co jest przedmiotem tego roszczenia? No nic, postępowanie. No jeżeli się ukazało, to znaczy to no, pomysła powinna zostać oddalone, prawda? Jeżeli się ukazało po terminie, ale przepis pozwala na wszczęcie tego postępowania. Tylko, że zostanie oddalone. Mam zresztą znacznie więcej kwiatków w tym sprostowaniu, ale to jest właśnie. To Piotr, to ty, czy Grzegorz? Tak, Piotr mnie poprosi, żeby teraz on... Ja może już kontynuując tematykę prawa polskiego. Kilka słów, dosłownie, bo już też czas goni, kilka słów na temat skutków, czyli jeżeli już przebrniemy przez to i zastanowimy się, co jest prasą, co nie jest prasą, zastanowimy się nad tym, czy jest celowe uznanie czegoś za prasę lub nie, to zastanówmy się teraz, jakie są skutki. Oczywiście skutki można by było zamknąć w zasadzie w jednym slajdzie, czyli po prostu no, stosujemy prawo prasowe do przekazów internetowych i tyle. Natomiast są bardzo ciekawe szczegóły, które są z tym związane. Tutaj kilka takich obszarów, w których mogą wyniknąć pewne kontrowersje z zastosowania przepisów prawa prasowego do przekazów do prasy w internecie. Oczywiście będziemy stosowali prawa obowiązki dziennikarza, będzie istniał obowiązek rejestracji dziennika i czasopisma. Jeżeli uznamy, że coś jest dziennikiem lub czasopismem i będzie się ukazywało w internecie, no to należy zarejestrować. Temat rejestracji już trochę jest przebrzmiały, został właśnie znowelizowany artykuł 45. Został wprowadzony artykuł 54c i z tych przepisów wynika, że jest to wykroczenie, nie wydawanie, czy wydawanie bez rejestracji aktualnie jest wykroczeniem, ale ja tutaj zacytowałem postanowienie Sądu Najwyższego, to pierwsze takie, o którym mówiła pani profesora Sobczaka,
gdzie jest to słynne homeryckie porównanie, że internet jest jak ryza papieru. I nie ma znaczenia tak naprawdę, czy dziennik lub czasopismo ukazują się na papierze, w formie wydrukowanej, czy w internecie. Jeżeli coś spełnia przesłanki dziennika lub czasopisma, to znaczy, że jest prasą, to znaczy, że należy rejestrować, a jakby samo medium, sam środek komunikacji nie przesądza. No i oczywiście sprostowania i odpowiedzialność. I ponieważ wiadomo, czasu jest mało, bardzo wiele wątków już było tutaj poruszonych. Ja chciałbym skoncentrować się na tej odpowiedzialności, bo dla mnie w kontekście tych realnych problemów praktycznych jest to rzecz najważniejsza. Jak zatem by wyglądała odpowiedzialność za publikacje prasowe w internecie? To, o czym mówiliśmy, tylko krótki przykład. No mamy coś takiego jak wyborcza.pl. Nie jest to gazeta. Wyborcza.pl. I jest coś takiego, taki artykuł. Meryl Streep przebrała się za Trumpa, doskonała parodia i tak dalej. Tutaj jest nawet napisane, że jest artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej. Jest artykuł, pod artykułem są komentarze. Często w takich komentarzach ukazują się różnego rodzaju, wiadomo, mowa nienawiści, hejt i tak dalej, naruszenia dóbr osobistych. No i mamy też coś takiego, prawda, czyli wydanie, które jest wydaniem elektronicznym, 9 czerwca 16, numer 110, coś co przypomina zupełnie prasę tradycyjną, taką zwykłą gazetę, którą bierzemy do ręki. Co jest z tego prasą, no to już trochę mówiliśmy, według mnie coś takiego jak wyborcza.pl raczej prasą nie jest. Coś takiego wydanie, e-wydanie, niezależnie od tego, czy istnieje wersja papierowa, czy nie, bo tutaj nie ma znaczenia, już bardziej można kwalifikować jako dziennik, czasopismo, jako prasę, ale to już pozostawiam na boku. Teraz jeżeli chodzi o odpowiedzialność, tak jak pan mecenas już mówił, już kilka ciekawych wyroków, mnie szczególnie przypadł do gustu ten wyrok Sądu Apelacyjnego z 2012 roku, w którym sąd apelacyjny dokonał takiego rozróżnienia. Nie za bardzo tutaj chyba wiadomo, o czym sąd apelacyjny tutaj myślał, jak ten wyrok wydawał. Bardziej wydaje się, że chodziło mu tutaj o taką informację z portalu, nie o e-wydanie, tylko informację z portalu. Publikacje internetowe umieszczone nieodpłatnie przez anonimowych użytkowników portalu pod artykułem zamieszczonym w elektronicznym wydaniu dziennika, tu sąd trochę pływa z tym dziennikiem, z portalem, w odróżnieniu od samego artykułu nie stanowią materiału prasowego. No i sąd dokonał takiego prostego, dychotomicznego podziału. To, co jest treścią jakby odredakcyjną, jest materiałem prasowym, komentarze nie są materiałem prasowym, w związku z tym są jakby świadczone dwie usługi. Usługa nieodpłatnego udostępnienia tego e-wydania i usługa udostępnienia portalu do dyskusji dla użytkowników. Jak się to przekłada na dalsze uszczegółowienie, jeżeli chodzi o ramy prawne odpowiedzialności? Oczywiście portal dyskusyjny, więc komentarze. Tutaj mamy z kolei wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że portal dyskusyjny, odpowiedzialność na zasadach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tutaj na zasadzie artykułu 14 dotyczącego host providera. Tak Sąd Najwyższy zakwalifikował tą usługę udostępniania miejsca na publikowanie komentarzy przez użytkowników. Dochodzimy do wniosku takiego oczywistego, że mamy dwa reżimy odpowiedzialności. Za to, co jest prasowe, odpowiedzialność na zasadzie artykułu 38, czyli zwróćcie Państwo uwagę, to jest tutaj istotne, odpowiedzialność solidarna. Wtedy taki administrator, wydawca tego elektronicznego wydania dziennika, czasopisma lub prasy odpowiada na zasadzie solidarnej z autorem i tak jak to jest w artykule 38, a do tego, co nie jest prasą, czyli do na przykład odpowiedzialność za komentarze użytkowników, wtedy taki wydawca, właściciel strony, administrator strony, w zależności od tego, jak to jest technicznie, ponosi odpowiedzialność na zasadzie artykułu 14, czyli jeżeli wie, albo jeżeli nie zareagował na wiarygodną informację, urzędowe powiadomienie o tym, że treści są bezprawne. Nie ma obowiązku sprawdzania, filtrowania póki co, tylko jeżeli wie, to ponosi odpowiedzialność. Ale oczywiście dotyczy to tylko komentarzy. Tego, co jest materiałem prasowym, tutaj jest odpowiedzialność solidarna. Taki dychotomiczny podział. Wszystko byłoby pięknie, ale zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jeden drobny szczegół, bo mamy artykuł 54b, który jest totalnie niedostrzegany, tak jakby w ogóle nie istniał. A jest to przepis bardzo ciekawy. On rozszerza odpowiedzialność prasową na innego rodzaju publikacje i zupełnie nam rozmywa ten podział, który mniej więcej jakoś tam dałoby się przeprowadzić. Artykuł 54b, który mówi o tym, że przepisy odpowiedzialności prawnej postępowania w sprawach prasowych stosujemy odpowiednio do naruszeń związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania.
przekazywanie myśli ludzkiej, no nieprawdopodobnie szerokie, a stosujemy odpowiedzialność prasową. Czyli w zasadzie jak mamy jakikolwiek pozew o naruszenie dóbr osobistych w internecie, sąd w pierwszej kolejności powinien brać artykuł 54b i stosować przepisy prawa prasowego, tak by z tego wynikało. Co jest w literaturze? Powoływany wielokrotnie już profesor Sobczak postuluje, żeby stosować to do odpowiedzialności redaktorów, wydawnictw książkowych, twórców filmów, wideokaset, wydawców płyt gramofonowych, taśm magnetofonowych. Czyli jak jakiś zespół muzyczny obrazi znaną piosenkarkę, nazywając ją, nie wiem, blacharą na przykład, no to prawo prasowe, jak nic, powinno znaleźć zastosowanie do takiej odpowiedzialności. Autor podręcznika, którego przez grzeczność nie wymienię, idzie dalej. Stosujemy do koncertów muzycznych, występów kabaretowych, nabożeństw, w szczególności homilii, bingo, informacji zamieszczanych na słupach ogłoszeniowych, billboardach, plakatach, wypowiedziach na wiecach politycznych, wypowiedzi na wiecach politycznych, odpowiedzialność prawa prasowego, SMS-ów, MMS-ów, maili, no wysyłanych tutaj jednak już jakaś granica została postawiona, wysyłanych do szerszego grona adresatów oraz wypowiedzi zamieszczanych na forach internetowych. No i teraz, co z tym zrobić? Skoro rozszerzamy tą odpowiedzialność, to podział na to, co jest prasowe i na komentarze użytkowników zaczyna nam się rozmywać, bo teraz nie wiemy tak naprawdę, wiemy, że tu jest odpowiedzialność prasowa, ale na jakich zasadach administrator powinien ponosić odpowiedzialność w takim przypadku za te treści pozaprasowe, za te komentarze użytkowników. Skoro stosujemy odpowiedzialność prasową, to powinien ponosić odpowiedzialność solidarną z autorem wpisu. Tak by należało uznać na podstawie tych wyroków. Zresztą Sąd Najwyższy tutaj przedstawił też koncepcję tej jedności deliktu, czyli że nie można różnicować odpowiedzialności, jeżeli ona jest solidarna. Czyli do jakiego wniosku dochodzimy? Z jednej strony ta odpowiedzialność ma być jednakowa, solidarna z autorem wpisu, czyli ponosi wydawca e-dziennika odpowiedzialność za komentarze użytkownika i za treść prasową na zasadach prawa prasowego, bo mamy artykuł 54b, a z drugiej strony dochodzimy do wniosku, że jednak niejednakowa ma być ta odpowiedzialność, no dlatego, że mamy artykuł 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który jednak no, mówi wyraźnie, że nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli nie wiemy, prawda? Jak zastosować artykuł 54b, żeby to wszystko jakoś zaczęło pasować? Jak go tutaj zastosować? No jest to bardzo trudne zagadnienie, trudno jest udzielić... 14 nie działa, to wracamy do 54b wtedy, nie? Bo to... tylko chodzi o to, czy można się obronić. Czy można się obronić poprzez artykuł 14? Samo przecież przy tym pomocnictwie. No, trochę. Tak, tak. Po to jest ta 14, że nam właśnie zblokuje stosowanie z 50. To jest to pytanie, czy nam blokuje, czy nie. Blokuje, czy nie. To jest to pytanie, bo oczywiście, no, można tutaj mieć... Żebyśmy się zastanawiali. Tak. Można, oczywiście, że można się zastanawiać, czy jest lex specialis, jakie są tutaj. Oczywiście, że tak. To jest całe pole. Gdyby nie było, to by zawsze prawie był pomocnikiem, bo udostępnił serwis. Tylko wtedy mamy problem winy, nie? Tak, dokładnie. Dokładnie. Ale przecież tak, orzeczenia teraz ministra Sikorskiego, tak? Z faktem bój ogromny o te wpisy internetowe. Fakt.pl jest zarejestrowany jako prasa, uznawany jako prasa. No, a jednak no, po latach, już po to chyba 5 lat już z Sądem Najwyższym wróciło do apelacji. Apelacja uznała, że nie odpowiadają solidarnie. Bo nie są prasą. Nie, właśnie, nie dlaczego? Są prasą. Tam w ogóle nie było kwestii jakby... To jest to rzeczy interesujące. Ale wiem, że to prowadził pan mecenas Giertych i on też jakby tą kwestię 54, wiem, że też była poruszana i tutaj nie było tej odpowiedzialności. To oczywiście, no, ale gdybyśmy stosowali, no zwróćcie Państwo uwagę, to jest wszystko racja, to jest właśnie ten problem, który tutaj istnieje, bardzo ciekawy. Gdybyśmy stosowali artykuł 54b, jeszcze raz go wyświetlę, do wszystkiego, co jest związane z przekazywaniem myśli ludzkiej. Do wszystkiego, bo czyli to tak strasznie szerokie. To... Do czego w takim wypadku? Nie, stosujemy ten przepis, gdyby nie było 14, to byśmy go zastosowali. No, jest, oczywiście, jest, oczywiście, jest, oczywiście, jest taka, jak najbardziej jest taka możliwość interpretacji, natomiast jeżeli stosujemy ten przepis, to on wyraźnie mówi o tym, że ma być odpowiedzialność solidarna. I teraz... Ale jest 14. Czyli lex specialis. No właśnie. Ale to w takim razie nie wyłączy nam na przykład postępowań w sprawach prasowych, prawda? No tak. No w zakresie, w jakim to jest uregulowane w ustawie prawo prasowe, tak. Znaczy nie tyle specjalnie, jak wyjdzie 14 i będą spełnione warunki
powodujące, że jest odpowiedzialność na szansę, czyli wiedział, to wtedy wejdziemy 54b. Czyli powiemy, wiedział lub dostał urzędowe zawiadomienie. Tak, ono się odpowiedzialność za 54b. Ale dlaczego dopiero wtedy? Bo mamy 14. Okej, okay, ale jest też, ja to jak najbardziej rozumiem, natomiast czy nie można przyjąć takiej interpretacji, że artykuł 54b nam rozszerza? No właśnie. No, tak, to jest zawsze taka, no, grząska argumentacja ta historyczna, ale... Pytanie jeszcze, kiedy 54b zostało wprowadzone, ja to nie wiem. Starożytności. Ale powiedziałem... No postępowania, a nie do wszystkiego. Natomiast zwróćmy, jeszcze przepraszam, jeszcze momencik, bo zwróćmy uwagę tutaj na ten wyrok Sądu Najwyższego, w którym jest mowa o tej jednolitości, o tej jedności deliktu. Jak tu tą 14? Jeżeli stosujemy konsekwentnie 54b, wyłączenie, ale przepraszam, wyłączenie odpowiedzialności, a tutaj jest wprost napisane, że wyłącza dopuszczalność różnicowania zakresu odpowiedzialności. Jeden odpowiada jak wie, a drugi odpowiada jak nie wie, prawda? Ale nie, no to nie odpowiada, jak 14 nie spełnisz, to nie odpowiadasz, tylko przechodzisz na reguły. No tak samo jak naruszenie dóbr osobistych, nie odpowiadasz, że 14 nie spełnisz. Ale chodzi mi o to, że jest zróżnicowana odpowiedzialność. No tak, ale to jest tak samo jak niepoczytalny albo dylet. Jest zróżnicowany, tak? Dwóch zrobiło, ale jeden nie odpowiada z jakichś powodów. Tutaj jest powodu 14. Tylko wyłączenie z 14 jest wyłączeniem ze względu na co? Ze względu na wyłączenie bezprawności albo winy? Nie. Nie. No właśnie, a niepoczytalność to jest wyłączenie? Okej, ale to tylko modelowo, że jest coś nad tym, co wyłącza. No tak, no oczywiście, to jest racjonalna interpretacja, prawda? No jakoś trzeba sobie poradzić z tym 54b. Jeszcze a propos tej 14, to tutaj i tak nie będzie odpowiadał, bo jest pomocnikiem. Pomocnik w zakresie na przykład dóbr osobistych. No tak. To jest 42 i też... Tak. Też nie odpowiada, tak? Musi być sprawstwo, współsprawstwo, w związku z tym to tak nie do końca nam chyba nie pasuje. No z pomocnictwem zawsze jest właśnie problem też winy, prawda? I umyślności i tak dalej, więc to jest też, nie są mi znane wyroki, gdzie byłoby przypisana odpowiedzialność na zasadzie pomocnictwa za tego typu naruszenia. No nie ma właśnie. No właśnie. To jest chyba jedno orzeczenie, które tu wspominałem. Administrator to działa na zasadzie pomocnika właśnie, tak? Udostępnia jakąś tam platformę. No czy to jest, no on działa na zasadzie usiudę tak naprawdę, no bo taka jest prawda, on tak działa. Tak jak zresztą sądy to tak kwalifikują, no powiedzmy. Kiedyś z Piotrem taki popełnili artykuł, chociaż to był dwugłos, nie do końca był jednolity, ale tam wynikało z tego, że te safe harbors... Ale nikt go nie czytał, bo miał błąd w tytule. ale tylko w wersji papierowej. Jak to kolega. Nie, to nie, znaczy, nie, bo miało być pomocnictwo, a wyszło pełnomocnictwo. Tak, wydawca opublikował, że... Ale to błąd wydawcy. Więc ale ja mówię, że jak ktoś szuka o pomocnictwie, to nie dotarł do tego, bo to jest... Nie, dotrze, bo wersji elektronicznej zostało to na szczęście sprostowane. Z analizy ustawodawstwa amerykańskiego wynikało, tam są, już nie pamiętam teraz dokładnie, tak, ale te intermediary, jakieś tam odpowiedzialność, tak, że wprowadzenie przepisu tam i do DMCA, i do CTA było na zasadzie takiej, żeby pokryć dokładnie pomocnictwo, tak, czyli żeby było jasne. A u nas tego nie zrobiono, one są, nie pokrywają się tak, więc nie wiadomo do końca właśnie, tam było tak właśnie powiedziane, po to było zaplanowane, że jeśli wpadasz w safe harbors, to nie możecie tutaj dotknąć żadną odpowiedzialność jako pomocnika, tak, bo to jest dokładnie jeden do jednego, a u nas tego nie ma jeden do jednego, jest właśnie, no, nie do końca, to jest o wyłączeniu odpowiedzialności, tam jest o odpowiedzialności, tak, poza tym jest ta wina i tak dalej, więc tu się to rozmywa, to jest problem. Jeszcze mam z dyrektywą problemy, że oczywiście interpretować to łatwiej. No i kończąc, no oczywiście można się zastanowić, no ja kategorycznie sprzeciwiam się takiej szerokiej interpretacji artykułu 54b. Broń Boże, nie polemizuję tutaj z przekazywaniem myśli ludzkiej, natomiast moim zdaniem ten artykuł powinien tylko i wyłącznie znajdować zastosowanie do publikacji prasopodobnych, czyli takich, które spełniają funkcję prasy, ale nie są prasą ze względu na spełnienie na przykład kryteriów różnego rodzaju technicznych, na przykład nie są periodyczne, ale jednak spełniają funkcję prasy, to znaczy tą
informacyjną, jawność, kontrola, krytyka i tak dalej. Tutaj bym widział no, gdzieś tam zastosowanie, bo jednak jakieś rozszerzenie tej odpowiedzialności prasowej. Jak macie materiału prasowego generalnie, tak. Bo tylko zasady o odpowiedzialności, czyli rozdział 7 się stosuje, prawda? Znaczy, no właśnie, bo co z tymi wszystkimi pojęciami? Bo ten 54b mówi o odpowiednim stosowaniu... Nie, tylko odpowiedzialności, czyli na no przykład właśnie. Artykuł 3, odpowiedzialności solidarnej, bo tam głównie na przykład, nie do instytucji prasowych, tylko do zasad. No właśnie, dokładnie. Jakby nie ma całych wszystkich obowiązków prasowych, ale jest tylko ten... Solidarna odpowiedzialność. Jasne, no ale na przykład jeżeli tu jest kwestia materiału prasowego, materiału prasowego poza prasą nie ma, to jak go stosować? Odpowiednio przyjąć, że jakaś tam przekaz no informacyjny jest? No to jest ten 54b tutaj, ten przekazywanie myśli ludzkiej, no tak chyba to należy rozumieć. Ale po coś to ustawodawca umieścił w prawie prasowym, a nie gdziekolwiek. Ale mógł nie wiedzieć po co. A to jest bardzo, znaczy nie wolno bardzo tak prawidłowe pytanie, czy on wiedział co robi. Nie wolno tak interpretować niestety. Ale ustawodawca trzyma do dzisiaj, ale jeżeli w ogóle zamieścił w prawie prasowym, jeżeli zakładamy, że racjonalność ustawodawcy, co mi się coraz bardziej nie sprawdza, ale takie były założenia jeszcze jak mnie uczono, to oczywiście jest to, co mówi Piotr, że ewentualnie do materiału, w którym można przypisać cechy materiału prasowego, prawda? Mhm. Materiał prasowy to jest taki, który ma charakter informacyjny, publicystyczny, dokumentalny lub inny. Właśnie. Ale charakter dokumentalny albo ewentualnie informacyjny nie ma piosenka Leroya. Tak, ale ma inny. Trzeba koło, bo stosujemy to tak. Do prasy, no bo to jest tak. Prasowego, który ma się ukazać w prasie. Tak. Więc tak naprawdę to ten przepis w gruncie rzeczy nie ma racji bytu, ponieważ on jest na tyle niedookreślony, gdyby go zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, to uznano by, że on jest tak, że on jest po prostu niekonstytucyjny, ponieważ on nie ma, jest niejasny, jest na tyle niejasny, że nie można go stosować. Tak, to by wyłączało w ogóle kwestię jakichkolwiek oświadczeń właśnie na stronach typu Wirtualna Polska, ONE i tak dalej. Nie byłoby przepisu, no przecież nikt nie będzie chodził z dobrami osobistymi i czekał 5 lat. No ale też nie stosuje się, tylko że co się stosuje? Do odpowiedzialności, proszę zobaczyć, tylko rozdział 7 i 8. Ale w ogóle, to nie do instytucji prasowej. Ale z rozdziału 7, jakby się zastanowić, to i tak raptem kilka przepisów. Przecież cała odpowiedzialność karna odpada. Przecież nie można odpowiednio stosować przestępstw odpowiedzialności karnej. Ale tu chodzi o tą solidarność. Tylko solidarność. To jest podstawowa sprawa, tak ten 38, bo tą solidarną odpowiedzialność, bo to jest główny tutaj problem. Więc jak mam nadzieję udało się przedstawić. Jest to rzeczywiście zagadnienie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, mniej więcej jakoś tam rozpoznane w orzecznictwie, przy czym mamy ten artykuł 54b, który nam troszkę sprawia jeszcze i tą interpretację utrudnia, gdzie stosujemy usiudę stricte, gdzie stosujemy ewentualnie odpowiedzialność stricte z prawa prasowego, tą solidarną odpowiedzialność, no i jest pewna ta właśnie taka troszeczkę niedookreślona sfera tutaj, byłoby bardzo pożądane, żeby się Sąd Najwyższy kiedyś wypowiedział na ten temat, nie wiem czy to będzie możliwe. Bardzo mało jest wyroków, które dotyczą artykułu 54b, a taki, który by wprost go interpretował, to ja się nie doszukałem takiego wyroku na poziomie sądu apelacyjnego, który wprost interpretował artykuł 54b. Jest jedno orzeczenie, które dotyczyło Wikipedii, gdzie sąd stwierdził, że można by było zastosować, gdyby były spełnione jakieś formalne przesłanki. Tam chodziło o legitymację bodajże chyba bierną pozwanego, natomiast tam się pojawił tylko 54b. W okręgu tak, ale w apelacji właśnie. Znaczy to była apelacja od rejonu, bo to było karne i też była kwestia właśnie 54b. Ale tu inaczej sądzę w ogóle podszedł do tego, że jakby nie ma tej odpowiedzialności. Ale karną odpowiedzialność stosował? To było przy okazji jak 212, 216 stara sprawa, natomiast tu sąd inaczej podszedł, a mianowicie kwestie tych wpisów internetowych, bo my chcieliśmy zarówno osoby, która publikowała w internecie, to był dziennikarz i wydawca, natomiast również wpisy internetowe. I sąd podszedł właśnie w tym znaczeniu, że jakby zaakcentował, że te wpisy internetowe były tak jakby bez żadnej wiedzy i woli tego wydawcy. Znaczy automatycznie nie można było ich jakby tutaj w żaden filtrować. Sposób filtrować. Tak. Ale nie z 14 właśnie, tylko z 54b, bo myśmy w ogóle 14 jakby tutaj nie podnosili. I on to tak zinterpretował, tak? Że to przy odpowiedzialności karnej zastosował 54? Nie, on nie zastosował właśnie. On nie zastosował, tylko zinterpretował. Co się bronić też. Nie, ja akurat oskarżam. To czemu nie zastosował?
ale też między innymi jedną z podstaw, którą chcieliśmy, żeby sąd jakby nam przy okazji 212 i 216, jedną z podstaw takich prawnych był ten artykuł 54b do tej sprawy i sąd właśnie powiedział, że tutaj z uwagi na to, że te wpisy pojawiały się automatycznie i tutaj wydawca nie miał z tym nic wspólnego, no to jakby ten 54b nie ma zastosowania. No to jest też ten problem odpowiedzialności na zasadach pomocnictwa, prawda, i wykazywania. Także tyle z mojej strony w ogromnym skrócie. I przechodzimy do Ameryki. Tak? Przechodzimy tak, za ocean. A nie ma odkrywać. American Dream o prawie prasowym. Okej, mi zostało najmniej czasu, ale to może dobrze. Ja tylko dwa zastrzeżenia. Nie jestem jakimś wyjątkowym specjalistą. Jestem blogerem. Zobaczysz, że jestem za chwilę. Ale oczywiście od prawa prasowego amerykańskiego, poza tym no, w tak krótkim tutaj wystąpieniu trudno trzech moich poprzedników o prawie polskim na tyle długo mówili, że nie wyczerpali tematu, więc na pewno mi się nie uda, ale myślę, że w ramach takich ciekawostek trochę i jakiegoś odniesienia się niektóre rzeczy można spróbować popatrzeć na nie i zastanowić się nad nimi. Temat tutaj w temacie pojawia się problem tylko uznawania blogerów. Tutaj to słowo w sumie nie tak często padało, chociaż parę razy się zdarzyło. Ja to zostawiłem tak, jak zostało zaproponowane, aczkolwiek to też jest problem oczywiście, bo kto to jest bloger, tak, no to o dziennikarzu mówiliśmy, ja też będę, tak, ale jeszcze kto to jest bloger, tak, no bo to też w ogóle nie wiadomo, kto to jest bloger, tak, no jak ktoś pisze na jakimś tam portalu blogowym znanym, no to można go uznać, czy domniemanie jest, nie wiem, czy to jest bloger, ale czy tak jest, czy nie jest, no może pisać na blogu, a to co to jest w ogóle, jak się to je... Blog jest stroną internetową, taką jak każda inna, więc to... Dokładnie, więc tylko na WordPressie albo na więc generalnie myślę, że właśnie droga w tym kierunku, żeby się zastanawiać i a tym bardziej to jakoś definiować, to chyba nie jest właściwa. Oczywiście to na poziomie bardziej prasoznawstwa pewnie, tak? Jakieś dyskusje są właściwie, czy ten, co to jest ten bloger, czy on zastępuje prasę, czy on korzysta tylko z tego, co prasa tworzy tak naprawdę, a sam nie tworzy niczego innego. Bo bardziej tak naprawdę istotne w tym wszystkim jest, kim jest dziennikarz, co to jest dziennikarstwo, tak? I tutaj w tym kontekście ewentualnie jakiegoś blogera czy kogokolwiek, kto funkcjonuje w internecie, należałoby się zastanowić, czy go pod to można podciągnąć. Tu oczywiście pomijam wszystkie różnice między prawem amerykańskim a kontynentalnym, tak, to w ogóle w to nie będziemy wchodzić, ale taka w miarę zauważalna jest taka, że no nie ma jakiegoś federalnego prawa prasowego, tak, nie ma odpowiednika ustawy prawo prasowe w Stanach Zjednoczonych. Tu bardziej to trochę tak jak powiedział też Kuba, chociaż na poziomie tutaj prawa polskiego czy europejskiego, wszystkie czy podstawowe rzeczy związane z dziennikarstwem wywodzi się właśnie z pierwszej poprawki, czyli z wolności słowa generalnie, tak? I tutaj no, nie było tworzone jakichś specjalnych, co do zasady, przynajmniej uzarania dziejów przepisów dla prasy jako takiej, ponieważ no, sądy bardzo długo uznawały, że wszyscy mają prawo zbierać informacje, tak? Że wszyscy mają prawo tymi informacjami się dzielić, że wszyscy mają prawo uczestniczyć w zebraniach publicznych, kontrolować władzę i tak dalej, że tutaj jakby nie ma co tworzyć, no ale z czasem oczywiście życie się utrudniało, komplikowało i bardziej bogaciło różne rzeczy, no i wychodziły pewne sprawy, gdzie takie rozróżnienie wydaje się konieczne, czy jest konieczne, natomiast to będę do tego też wracał, a to jest też taki coraz takiego znanego orzeczenia, że tej właściwie to różnicy tutaj nie powinno być. Ta wolność słowa, wolność prasy jako takiej no, powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od tego, czy to jest wielkie wydawnictwo, czy to jest ktoś, kto tam na kalce, czy jakiejś kopiarce sobie zwielokrotnia jakieś swoje druki. Niemniej tak jak mówię,
pojawiły się, czy pojawiają i funkcjonują w obrębie życia publicznego, społeczeństwa, takie elementy, gdzie to rozróżnienie jest konieczne. No, przede wszystkim tutaj kwestia dostępności, tak? No, nawet do pewnych zebrań, zgromadzeń, uczestnictwa w, na przykład w rozprawach karnych, tak? gdzie nie wydawało się tutaj uzasadnione i prawidłowe, żeby to było aż tak powszechne. Dlatego zaczęto stosować pewne fragmentaryczne uregulowania, i to zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym, jak i prywatnym, które jakieś tutaj rozróżnienia pomiędzy prasą, a nie prasą, albo prasą instytucjonalną, a prasą nieinstytucjonalną wprowadzały. Tutaj te cztery takie, powiedzmy, najważniejsze, czy najczęściej gdzieś pojawiające się na ich poziomie problemy wyróżniłem, czyli kwestia uzyskiwania akredytacji prasowych, dostępu do informacji publicznej. Przepraszam bardzo, ja mam o 6 zajęcia, także szkoda, przepraszam najmocniej Państwa, ale może Pan opublikuje to. Jeszcze póki co rok. Jak się zgodzisz. Dziękuję bardzo. Do niczego, nie ma sprawy. Kwestia pewnych tutaj też shitlows, czyli reporters privilege, to są, teraz do tego przejdę, to są kwestie związane głównie z nieujawnianiem swoich źródeł, czy odmowy zeznawania na okoliczność tego, skąd się informacja przyszła. No i ostatnia rzecz, ochrona przed zniesławieniami. Tu, no właśnie, akredytację pozwoliłem sobie sam nadać, jestem blogerem, właśnie co mówiłeś oficjalnie. Tu na tym poziomie... Na tym poziomie tu nie ma jakiegoś specjalnego orzecznictwa, no pewnie też dlatego, że to są rzeczy, które się dzieją szybko, na bieżąco, tak? Jeżeli teoretycznie istnieje jakaś droga tam administracyjna, jeżeli się odmówi, szczególnie organizacje jakieś rządowe odmówią takiej akredytacji, to można to zaskarżyć, no ale wiadomo, że to już nic nie daje, jak wydarzenie się odbędzie i nawet zostanie przyznana racja, w związku z czym tutaj nie ma orzeczeń. Ale Amerykanie to Amerykanie, amerykańscy naukowcy wszystko lubią przebadać i istnieje całe mnóstwo różnych tutaj raportów, właśnie badań na temat tysięcy tak naprawdę przypadków i prywatnych, i rządowych, i wszystkiego, co się pomiędzy tym mieści. I okazuje się, że te regulacje wprowadzają bardzo różne kryteria, tak? Kto może dostać tą akredytację, a kto nie. I tutaj przede wszystkim właśnie to, jakie to jest medium, tak? Czy to jest ktoś, zgłasza się z dziennika drukowanego, czy zgłasza się z telewizji, czy zgłasza się z radia. No to są wszystkie rzeczy, które wpływają na to, że taką akredytację się przyznaje. Powiązania z danym medium, czyli czy jest umowa o pracę, czy jest się jakimś tam finanserem, ale związanym jakąś umową, czy posiadającym jakieś upoważnienie do występowania. Od kwestii też są tego typu próby jakby weryfikacji, czy to co robi dana osoba, stanowi działalność w celu informowania społeczeństwa, albo czy jest to sprawozdawczość o faktach dla społeczeństwa istotnych. No, oczywiście jest też całe mnóstwo regulacji, które odwołują się do swobodnego uznania. I właśnie no, z tych jakichś tam badań, z tych różnych zapytań i tego typu rzeczy, które gdzieś tam były robione, no wynika, że właśnie ci blogerzy bardzo rzadko, stosunkowo rzadko otrzymują takie akredytacje, ponieważ no, raczej są interpretowane w ten twardy sposób, tak? Czyli to medium to właśnie musi być prasa drukowana, to musi być radio, to musi być jakaś zorganizowana działalność, tak? No, tam, gdzie są te elementy informowania o sprawach istotnych dla społeczeństwa, no to już tutaj trochę to łatwiej uzyskać. Druga rzecz to ten dostęp do informacji publicznej, to jest akurat prawo federalne, to no, powiedzmy taka nasza ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ona oczywiście też jest jakby powszechna, tak? Każdy może z tego korzystać, niemniej dla dziennikarzy
są pewne ułatwienia, zarówno jakby, zarówno w opłatach, że dziennikarze mogą być zwalniani z opłat, albo w przyspieszeniu procesu uzyskania tej informacji. No i tutaj sama ustawa w kilku miejscach wprowadza takie dookreślenia, tak jak tutaj widać, tak? Czyli z jednej strony tłumaczy, co to są te news media, tak? I w ogóle jakby znów od strony jakby działalności, czyli że gromadzenie tych informacji pewna ich tutaj obróbka, tak, opracowanie, potem udostępnianie tego publiczności, zwrócenie uwagi, że to musi być działalność nakierowana też na jakieś aktualne wydarzenia związane z takim raportowaniem bieżącym. Dopuszcza się tutaj jakby te inne, oczywiście znów wspomina się, że to przede wszystkim radio czy telewizja, jako te, czy ta prasa taka drukowana. Dopuszcza się też inne alternatywne formy, ale jak tutaj widać, no, raczej takie, tak jak mówimy tutaj, ta prasa w internecie, taka łatwo przekładalna, tak jak tutaj przykład pewnie Piotra, tego dziennika Gazety Prawnej, gdzie to mimo jakby wydawania w internecie nadal ma to formę. No, podobną do tego, co jest wydawane drukiem. Jeśli chodzi o te shitloads, czyli te, przede wszystkim te rzeczy związane z możliwością odmowy ujawnienia swojego źródła, to tutaj nie ma żadnego prawa federalnego. Tutaj raz tego typu sprawa doszła do Sądu Najwyższego, to jest ta pierwsza sprawa, która tu jest wymieniona. Oczywiście to jeszcze nie był internet. Niemniej jednak tam sąd rozważał bardzo szeroko inne nieinstytucjonalne formy działalności prasowej jako takie, które mogłyby podlegać tego typu przywilejom. Niemniej ostatecznie uznał, że takiego przywileju dla prasy, jakiejkolwiek, nawet tej takiej instytucjonalnej, tradycyjnej, do nieujawniania swoich źródeł nie ma. Aczkolwiek jednocześnie stwierdził, że powszechnie powinno być stosowane różne kryteria, które umożliwiają przełamanie tego przywileju. Tak mówię, niezależnie czy to jest dziennikarz, czy to jest zwykły, powiedzmy, szary człowiek, pewne kryteria, kiedy interes jakby publiczny powinien przeważać nad tym, żeby żądać od danej osoby, mówię niezależnie od tego, czy to dziennikarz, czy nie, ujawnienia takich źródeł. To orzeczenie jednak było, czy jest nadal uznawane za takie nie do końca jasne, nie ustanowiło żadnego precedensu, w związku z czym poszczególne stany przyjmowały tutaj własne ustawy stanowe, które odnosiły się do tej problematyki. I to na poziomie stanowym przede wszystkim te orzeczenia gdzieś tam zapadały. Z takich ważniejszych to jest ta Bulow von Bulow, gdzie sąd stwierdził, to też jeszcze epoka trochę przedinternetowa oczywiście, ale znów to było rozważane jako na bazie takich nietradycyjnych czy nieinstytucjonalnych form przekazu informacji. Że oczywiście nie to czyni prasą, czy jest się określonym tradycyjnym medium, tak? Ale sposób, czy bardziej cel tej działalności, tak? Czyli właśnie te rzeczy, które gdzieś tam się przejawiały przy tych akredytacjach, czyli to, że gromadzimy te informacje w celu ich upublicznienia społeczeństwu, że jest to działalność nastawiona na jakieś bieżące informowanie o rzeczach istotnych dla społeczeństwa i tak dalej. Kolejna sprawa, która tu jest przytoczona, to już dotyczy stron internetowych, blogów czy tego rodzaju rzeczy. Tutaj Apple pozwał właśnie takich blogerów czy jakichś internautów, którzy ujawnili pewne informacje o jakichś tam produktach. Tutaj sąd poszedł jakby w innym kierunku, trochę takim, co jest jakby u nas, tak? Czyli właśnie wskazał na to, że za prasę można uznać ten blog, uznał zresztą w tej sprawie, że ten blog, czy tamten serwis prowadzony był prasą i chronią go te
te przywileje, ponieważ no, był on zorganizowany, była jakaś częstotliwość wpisywania kolejnych wiadomości. No, tam te artykuły były podawane periodycznie, no, to oczywiście jest też tam problematyka, no, czy periodyczność też jest jakby stałym interwałem, czy może być różnym, ale mniej więcej każdego tygodnia, jakimś odcinku czasu się pojawiały, więc taka quasi instytucjonalna działalność tego bloga czy tego serwisu wpływała na to, że też został uznany, za prasę. I ostatnia z takich głośniejszych w tym zakresie spraw, czyli to Touch Media versus Hey, dotyczyła też pani, która właściwie zamierzała publikować na swoim blogu, ale go nigdy nie uruchomiła i publikowała bardziej w jakichś innych serwisach, na jakichś forach internetowych różne informacje nieprzyjemne dla tutaj tej spółki. I sąd tutaj uznał, sąd jakby przeszedł przez oba sposoby zaproponowane w orzecznictwie, czyli zarówno jakby od tej strony zastanawiał się, czy jej działalność była celowa, nastawiona na publikowanie informacji i tak dalej, jak i od tej strony takiej, powiedzmy, sformalizowanej, instytucjonalnej, czyli czy to było w stałych okresach czasu, czy jakichś powtarzalnych, i tak dalej. No i uznał, że nie, że w tym przypadku tej ochrony nie można przyznać, że właśnie samo to, że ktoś uważa się za blogera i to, że robi tutaj nie wiadomo jak ważną działalność dla ludzkości, no jeszcze nie przesądza tego, że taką ochronę można mu przyznać. Ostatnia z tych rzeczy to są sprawy związane z ochroną przed roszczeniami związanymi ze zniesławieniem różnego rodzaju. Tutaj taka głośna sprawa, to jest co prawda District Court, ale bardzo szeroko komentowany, przepraszam, tam jest apelacyjny, to kolejny 9 okręgu, ale najpierw trafiła do sądu niższej instancji. I sąd tutaj znów zastosował te metody trochę takie jak przy tych akredytacjach, o których mówiliśmy, czy trochę jak w tej sprawie po części Apple'a, czyli uznał, że pozwany w danej sprawie nie może korzystać tutaj z pewnej ochrony przed roszczeniami dotyczącymi zniesławienia, dlatego że nie wykazał się wykształceniem dziennikarskim, dlatego że nie był zatrudniony w żadnej agencji prasowej czy w żadnym dzienniku, że nie prowadził notatek z rozmów, że nie dochowywał należytej staranności w zakresie konfliktu interesu, obrabiania tekstów itd. No i tutaj przyjął, że tej ochrony być nie może. Natomiast to orzeczenie zostało uchylone i zmienione w apelacji. Ten wyrok właśnie jest bardzo gdzieś tam szeroko komentowany i przytaczany, ponieważ to są bardzo tutaj, bardzo też ciekawe i fajne jest to orzeczenie. Zachęcam do lektury, jakby komuś się chciało. Przeanalizował bardzo wiele orzeczeń i Sądu Najwyższego i tych wszystkich innych okręgów, które odnosiły się i do prasy instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej, czy do prasy i nieprasy. No i tutaj są przykłady oczywiście z różnych orzeczeń, ale no, pokazano, że praktyka czy podejście powinno być takie, że nie powinno być rozróżnienia, tak? Że nikt nie powinien, czy prasa instytucjonalna nie powinna dostawać jakichś szczególnych tutaj przywilejów. Mówimy tu oczywiście o tych roszczeniach, jeśli chodzi o zniesławienie, tak? Że każdy powinien mieć zasadniczo te same zasady, nikt nie może być traktowany lepiej. I ostatecznie, że jakby rozróżnienie, co jest prasą, a co nie jest prasą, no jest niewykonalne, tak? A jeśli jest niewykonalne, no to powinniśmy przyjmować powszechnie, że właśnie nieważne, czy ktoś ma wykształcenie dziennikarskie, nieważne, czy tutaj ma zinstytucjonalizowany ten blog, czy robi notatki, czy dba o interesy, wszystkie rzeczy, które powiedzmy tradycyjnie gdzieś tam widzielibyśmy w redakcji prasowej, i tak będzie tutaj bardzo, bardzo szeroko chroniony. I wydaje się, że przynajmniej tak komentarze i jakieś tam interpretacje tego są takie, że gdzieś tam w tym kierunku będzie szło, czyli te roszczenia, bardzo dużą aprobatę uzyskał ten wyrok, że przy tych roszczeniach dotyczących
zniesławienia powinno to być powszechne, natomiast przy tych wszystkich innych, powiedzmy, przywilejach czy rzeczach związanych z akredytacją albo przywilejach związanych z ujawnianiem źródła, należy stosować jakieś wyznaczniki. No, tu oczywiście zostaje pytanie, czy to szeroko rozumiane, taki jak właśnie cel tej działalności, cel publikacji i tak dalej, czy bardziej ściśle określone jako sposób działania. Jest bardzo dużo tych stanowych regulacji, chociaż nie we wszystkich stanach. One też się między sobą bardzo różnią. Są prace nad prawem federalnym. No i jak to się skończy, no to pewnie zobaczymy. I to chyba wszystko, bo już jesteśmy po 6, to już nie chcę przedłużać. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz kończąc dyskusję i podsumowując temat ze strony Elektron Advocacy. Tutaj rzeczywiście padło stwierdzenie, że periodyczność to różnie może być rozumiana, tak? Albo stałe interwały czasowe, albo tak jak jest, występuje w niektórych poglądach jurzecznictwa i doktryny, bardziej chodzi o ciągłość publikowania, a nie o kwestię regularności. A więc w ramach Alerkant Advocacy zamierzamy wystąpić właśnie do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby rzecznik wystąpił do Sądu Najwyższego, żeby tą przesłankę, która tak naprawdę ma podstawowe znaczenie dla zastosowania prawa prasowego, żeby Sąd Najwyższy ją wyłożył. Znaleźliśmy orzeczenia, z których wynika, że chodzi o regularny stały odstęp czasu. Znaleźliśmy orzeczenia, z których ten stały okres czasu nie wynika, nie jest warunkiem. Tytułem ciekawostki jest orzeczenie Sądu Okręgowego chyba w Lublinie, z którego wynika, że ten regularny stały okres czasu nie jest niezbędny. I w konsekwencji sąd ten uznał, że prasą jest biuletyn informacji publicznej. A co wtedy przesądzał o tym, że coś jest prasą? To jest ciągłość. Pytanie. Ciągłość, zamiar ciągłego publikowania. No w przypadku większości stron internetowych cały internet jest prasą. Dokładnie tak. Znaczy ja, jeśli mogę się wtrącić, bo jeśli chodzi o tą periodyczność, to według mnie ona jest w ogóle właśnie jakby od zarania, odkąd profesor jakąś na Michalski? Nie, Michalski, tak. Tak, profesor Michalski w 73. Jak w 73 wymyślił, że to będzie periodyczność, czyli stałe odstępy, on się siadł w fotelu, wziął trybunę i opisał, co widział. No być może. Ale problem. Michalski to nie trybunę. No, nie wiem. Cokolwiek, co było. Ale jakąś gazetę, ale to był dokładnie opis gazety. Ale do czego zmierzam? Jak pisałem moją pracę, która nie była związana z prawem prasowym, a prawem autorskim, ale o prasie dużo tam było rzeczy, to doszedłem do tego, co jakoś wcześniej nie mogłem znaleźć, być może ktoś o tym pisze, ale jakoś nie znalazłem, że na przykład dekret prawa prasowego z 1938 roku mówił o tym, że tam prasą czy urzędnikami, nie pamiętam teraz, ale są periodycznie czy tam wydawane tutaj jakieś gazety, nawet w nieregularnych odstępach czasu. To było wyraźnie w dekrecie napisane, tak? Tak. Mało tego, potem wszystkie te odwołania właśnie do prasy, co to jest czasopismo, co to jest gazeta, dziennik, wielu odwołuje się do takiej klasyfikacji UNESCO. Tam są dwie takie z 60. lat i z 80. czy 90. I tam też, jak się dotrze do tego, to wynika, że wcale ta regularność wydawania nie jest konieczna, tak? Więc to jest jakieś narzucone, takie nie wiadomo skąd trochę się to wzięło. Już pomijam w ogóle absurdalność tego, tak? Stąd, że to pozwalało zidentyfikować, co wtedy było prasą. Ale wtedy też nie, bo jak popatrzymy na dziennik, tak? Dziennik się nie ukazuje 7 dni w tygodniu. Ludzie może są takie, tak? A ukazuje się, nie wiem, 5 czy 6, tak? No tak. No tak, ale chodzi mi o periodyczność, tak? Tak, to nie jest tak, że codziennie się ukazuje, bo ma przerwę, tak? Ale tam zakładano. No to pytanie, tak? Ale no dobrze, to mamy, nie wiem, mamy czasopisma, tak? Wypada w święto, tak? I się nie wydaje, robi się numer świąteczny za 2 tygodnie. Ale co innego i periodyczność jest, nam ale co innego upada, jest, tak? A co innego jest troszkę zgubić regularność, a co innego jest ciągłość przekazu. To jest, no... Czekaj, generalnie... Zakładana. Gazeta.pl będzie codziennie rano aktualizowana o 8 rano. A jakby wychodziła tak, że byłoby widać, że to jest kolejny numer. Ale dlaczego ma być widać, że ma być kolejny numer? To jest znowu wyciągnięcie przesłanek, których nie ma przecież. To ma być kolejny numer. No,
ma być periodyczny. I ma być oznaczony. Jest, okay. Bo tą periodyczność w rozumieniu numerów definicja potwierdza jeszcze na końcu, że ma być oznaczony numer. I to jest element definicji. Czy brak numeru powoduje, że nie mamy pracy? Tak? Moim zdaniem tak. Z pewnymi wyjątkami. Z wyjątkiem telewizji i radia, ale to dlatego, że ustawa o radiofonii i telewizji każe stosować ustawę prawa prasowe wprost. Ja chował materiał najbardziej prasę prasową, jaką można. Wiem, że to prowadzi do absurdów, jasne. Wiem, że to prowadzi do absurdów, ale no, definicja, znaczy definicja jest, ta definicja to jest w ogóle katastrofa. Ale jakby nie ma podstaw, znaczy nie ma jak wskazać współcześnie, to jest największy problem. Nie ma jak, znaczy nie wskazano współcześnie, do czego miało być prawo prasowe w internecie stosowane. I nawiązując do tego, co pani powiedziała, to pytanie, co ten sąd ma wyłożyć? Bo ja nie wiem, co sąd, jak nawet jak zwrócicie do Sądu Najwyższego, to jak on, co on miałby tutaj wyłożyć? Bo jest pytanie, jakbyśmy teraz spróbowali się teraz zastanowić i powiedzieć, do których stron internetowych i jakie uważamy, że prawo prasowe powinno być stosowane niezależnie od definicji? To nie wiem, czy bylibyśmy zgodni. PSL robiąc nowelizację, nowelizacja, ale nie mówię o nowelizacji tą sprostowania. Tylnymi drzwiami wprowadził przy terminach publikacji elektroniczne tak. Wydania, czy tam czy w formie, tak to się robi, tak, w formie tak. Dziennika i czasopisa. Przepisie o terminach przesądził, wprowadzając do systemu prawa, że jest coś takiego jak elektroniczne. A mówimy o czym teraz? O sprostowania. A to jest kompletny absurd. Absurd. To jest absurd. To jest absurd. To jest elektroniczna forma dziennika lub czasopisma. Przepisie o terminie przesądził. Tak, to jest absurd. Ale to nie istnieje w ogóle. To jest absurd. Później zrobili projekt, który nie przeszedł, oni wprost, też PSL-owski, wprost wskazali, co jest, a co nie jest prasą, między innymi bloga, że nie byli uznawani. Ale to wcześniej, to chyba było. Nie, bo tam wyszły trzy projekty, które były skandaliczne. To było dno, naprawdę. Wtedy awanturę zrobiła Rzeczpospolita. Ja się dziwię, że chcesz publikować, nie powiedzieć. Nie, ale nie, to nie, no, nie, 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 wyszły trzy projekty, które były skandaliczne, naprawdę. To oni chcieli rozwiązać problem prasy w internecie, który jest nierozwiązany od nie wiadomo ilu lat, który jest niesamowicie skomplikowany przez dodanie dwóch słów do ustawy, że tam nie wiem, przedmiotem będą też elektroniczne wersje prasy, chociaż nie wiadomo było, co to są elektroniczne wersje prasy. To były trzy projekty, z których się musieli wycofać, bo były dramatyczne i zostało to jedno sformułowanie. Ale tu wracając do tego, ja nie wiem, co ten sąd miałby wyłożyć, bo szczerze powiedziawszy, nawet w literaturze do dzisiaj nie ma żadnej takiej interpretacji definicji prasy, która byłaby satysfakcjonująca. Że moglibyśmy powiedzieć, że tak należy wykładać definicję prasy. Moim zdaniem jej się po prostu nie da zinterpretować pod kątem internetu. Nie da się takiej zrobić definicji w ogóle. Albo w ogóle się nie da zrobić takiej definicji. Więc martwię się tym, że co by sąd miał tu powiedzieć. No jeżeli sąd powie, że to są stałe i regularne odstępy czasu. A jak nie powie? Tak jak Sobczak mówi w swoich orzeczeniach, sędzia Sobczak. W stanie prawnym, mówię tutaj w kontekście wykładni, którą stosują sądy, że trzeba przesądzić. Znaczy, no, musi to być przesądzone. Ale czy nie zgodzimy się, że coś takiego jest dziennikiem lub czasopismem? To tak. I nie ukazujące się w formie papierowej, tylko w internecie tak. Tego typu publikacji. Tak, no tak samo i tyle. I tu się powinno już skończyć. Tak samo diametros. Też można by było. Ja akurat miałam takie orzeczenie sądu, które mnie bardzo zdziwiło, ale bardzo fajne. Jakby był taki czas, kiedy tych wszystkich blogerów, serwisy internetowe padł strach z uwagi na jedno z orzeczeń, czy trzeba się rejestrować. Gazeta Bytowska, bielsko-biała.pl. I ci blogerzy zaczęliśmy, nie blogerzy, tylko właśnie te serwisy internetowe, zaczęliśmy w kancelarii robić ich rejestrację i na przykład niektóre odmawiały. Niektóre odmawiały. Ale z uwagi na to, jeden pamiętam taki wyrok, z uwagi na to, że zmieniają się treści. I to rewelacyjne, bo to jest tak, że jeżeli sędzia tam też dobrze uzasadniła to, że prasa w jej rozumieniu, chociaż to jakby nie wynikało, ja nie wiem skąd ona to wzięła, natomiast że prasa w jej rozumieniu internetowa powinna być niezmieniona treść. Może być internetowa sama bez odpowiednika tradycyjnego, ale treść ma być niezmienna, czyli nieedytowalna. Były też takie wyroki, gdzie odmawiano rejestracji właśnie z tego powodu,
że się coś będzie ukazywało w internecie, chociaż nie ma takiej przesłanki odmowy, bo przecież przesłanki jest albo niekompletność wniosku, albo naruszenie praw wcześniej, a były takie orzeczenia, że mówi sędzia, że to się nie będzie ukazało w internecie, więc to nie jest prasa, nie zarejestruje, a w województwie obok skazywali za niezarejestrowanie, więc z tą rejestracją... Ja też się nie zgadzam, że na przykład wyborcza.pl jest prasą. No tak, ja też się nie zgadzam. Tak, mnie na przykład robią taką, że ponieważ ja wysyłam do nich sprostowań chyba z 5 dziennie, więc nagminnie robią tak. Odmawiają. Nie. Oni mi odmówią, a zmienią treść. Aha. Czyli jak ja nie zabezpieczę sobie tego, co było, to jest inny artykuł. To koniec, to jest inny artykuł, a czas zostaje ten sam, prawda? Czyli ja już tracę możliwość sprostowania, natomiast sam artykuł został. To nie tylko zresztą, wiele gazet tak robi, tak? Tych tak zwanych internetowych. Są zarejestrowani jako prasa, natomiast edytują treści. I to jest takie, no, w mojej ocenie nie powinno tak być. No bo jeżeli... Albo usuwają treści, ja już nie mam możliwości sprostowania, a w tej chwili sprostowania to jest tak naprawdę jedyna broń, bo wiadomo... No ale Gosudeli to jest... zostaje w pamięci, tak. Nie o to chodzi, bo na przykład jest zmiana delikatna, tak, że ja już nie mogę sprostowania dać, a jednocześnie jest jakby treść, która wskazuje, że jest to informacja nieścisła na przykład, tak. No niby mogłabym sprostowanie dać, ale nie zawsze się to da. A zabezpieczenie? No tylko, ale co pan... No na przykład zabezpieczyć i usunąć albo opatrzyć jakimś tekstem, no nie wiem, no to już można różnie, ale wniosek o zabezpieczenie... Wniosek o zabezpieczenie do sądu? Tak. No to... O zabezpieczenie roszczeń z tytułu ochrony dóbr osobistych. No dobrze, no i co mi to daje, oprócz tego, że zabezpieczam sąd? No jeżeli sąd zabezpieczy, no to wtedy można... Tylko zabezpieczenie w sądzie, czy warszawskim, czy krakowskim, to jest miesiąc, tak? Ja mam tak. Tak. Jeszcze jedna kwestia jest chyba ważna. Terminowo. Że jednak czymś innym jest tutaj, pani profesor, z czymś innym jest sprostowanie, czymś innym. Nie, no oczywiście, że tak. To ja już muszę tylko. Tak. Przecież tam nie chodzi o to, żeby. Oczywiście, żeby pokazać własne stanowisko w sprawie. Tak, tak. Tak. Więc nie zależy, czy jest prawda. Nie, no to walczymy tylko z tekstem. To chodzi o dostępność środków. Zabezpieczenie, tym bardziej, że jakby uzyskanie też zabezpieczenia no prawomocnie trasie, czasem pół roku. To jest jakby odrębna, to jest koniec wykonany. Znaczy zarządu. No tak, ale tak się można też wnieść. Ale to jest kwestia, terminowo się nie zmieści po prostu. Ja mam teraz zabezpieczeń dużo w zakresie dóbr osobistych i się tym nie martwię, ale w zakresie sprostowań no raczej notariusz działa, a nie zawsze też jakby mam taką możliwość. Tak, więc to jest nie, takie, wydaje mi się, coś, co powinno być przesądzone, że jest treści nie powinno ale być. Ale czy mamy orzeczeń po internecie z siedzibą w Warszawie? Cieszę się, tak. Że jest... I nie ma prezesa internetu. Niestety, no, ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Ta interpretacja, która wskazuje, że wszystko, co w internecie jest aktualizowane, jest prasą, to jest tragedia. Ta druga interpretacja też jest niedobra, znaczy prawniczo jest dobra, ale prowadzi do skutków, które są nieakceptowalne. Jest też z tymi gazetami internetowymi, jest w ogóle taka, w razie takiej patologicznej sytuacji, że no, była taka reklama kiedyś wyborcza do wyboru. Była na zdjęciu gazeta drukowana, obok był laptop i smartfon. I to sugerowało, jakby jest to reklama sugerująca, że mamy do czynienia z gazetą, samo, z prasą, tak. To samo, tak? A to jest nieprawda. To jakby to sugerowało, że mamy z taką samą z informacją o takiej samej jakości do czynienia, a to była nieprawda. Tu mieliśmy inną informację prasową, która była, no właśnie mogła być weryfikowana przez sprostowania, gdzie był obowiązek szczególnej staranności i rzetelności, a obok mieliśmy zupełnie co innego, gdzie już tych obowiązków nie ma i zresztą te artykuły się przecież różnią, więc ta sytuacja jest na pewno jakby patologiczna i to jest, znaczy całkiem patologiczna. Jest dziwne, że nie została rozwiązana, ale też trzeba na usprawiedliwienie powiedzieć, że no jeszcze nikt nie powiedział, jak zdefiniować tą prasę w internecie. Do czego my w internecie celujemy? No tak na przykład. No to powiedziałem. Ale to jest między innymi. Ale między innymi. Co to jest sprostowanie? Dlaczego tak, a dlaczego dla blogera to nie jest osoba sprostowania? To zależy od z której strony się, że tak powiem, jest, bo na przykład jak się reprezentuje osoby, które chcą sprostowania, to 54b, jest, czy w ogóle kwestia sprostowania jest idealna, prawda, w internecie, bo mogę to zrobić. Natomiast z punktu widzenia jakby obsługi wydawcy, to trochę,
niektóre portale internetowe robią inną rzecz, a mianowicie edytują treść, wplatając moje sprostowanie, czyli te, które nie są w prasie, czyli edytują treść poprzez jakby otrzymaliśmy sprostowanie do tekstu i dokładnie lecieć z dokładnie tą samą datą, tak? Która była pierwotna, ale właśnie zwrócił się do nas pełnomocnik tam kogoś i otrzymaliśmy taką treść i w związku z tym, czyli no i teraz to będzie już kompletnie zamyka drogę do sprostowania, bo już nie mam roszczenia, tak? Auto sprostowanie. No ale jakie mam roszczenie w tym momencie, jak oni sprostowali to? No ale oni, to jest cały jeden artykuł, czyli oni opisują, są nieprawdziwe informacje, dla to zmienili, ale tak się nie ukazał. Tak. Bo się nie ukazało pod tytułem sprostowanie i tak dalej. Ale są sprostowane treści, a orzecznictwo na przykład warszawskie, którego akurat jest, są sprostowane treści, sprostowanie się nie należy. Ale oni modyfikują, wtedy ten tekst tego sprostowania? Proszę? Modyfikują tekst tego Modyfikują tekst? Uzupełniając o sprostowanie. Otrzymaliśmy od pełnomocnika, otrzymaliśmy sprostowanie. Piszą artykuł dalej. W sprostowaniu pełnomocnik twierdzi, że nieprawdziwe są treści i dajcie moje sprostowanie, tak? Więc treści są sprostowane. Mnie zależało oczywiście na tym, żeby było na pierwszej stronie i tak dalej, ale same jakby treści są sprostowane. I zastanawiam się teraz, bo niedawno to wyszło. Ukazało się wywiad przy artykule. I pierwsza instancja powiedziała, że nie należy się sprostowanie, bo przecież stanowisko zostało zajęte w wywiadzie. Apelacja na szczęście to... Ale teraz apelacja warszawska robi naprawdę bardzo dużo, żeby sprostowanie nie skomplikować. Takie mam wrażenie. No albo mam trochę tam. Może tak. Jeszcze cały czas myślę o tym zwracaniu się do Sądu Najwyższego. Przypomina mi, że tak, jedna opcja jest taka, że Sąd Najwyższy powie, że tylko periodyczne, w tradycyjnym rozumieniu, ale tego nie powie, bo musiałby wystąpić przeciwko wszystkim orzeczeniom sędziego Sobczaka, no i to jest właśnie ten problem. A nie może też powiedzieć, sędzia Sobczak pewnie będzie odpowiadał na to pytanie. Dokładnie. Dlatego się pytałeś, czy odchodzi. No nie, no ale to na emeryturę naukową, a nie koniecznie w sądzie. No nie mogą też orzec z drugą stronę, bo nie mogą powiedzieć, że każda strona aktualizowana, no bo to by też prowadziło do absurdu, więc ja nie wiem, co można dać takie, niech się pomęczą tam. Ktoś to musi powiedzieć. Ale jaki rezultat, nie wiem. W jakim trybie, w konkretnej sprawie? Czy... Nie, bo poprosimy rzecznika, żeby się zwrócił, bo ma takie możliwości ze względu na rozbieżności w orzecznictwie, ale... Może to pytanie na etapie pierwszego prezesa Rzeczypospolitej. Są rozbieżności. No tak, to też rozbieżności. Są też doktrynie, więc jakby no, wpadł jest po obu stronach. Nie, bo to jest, wynika to z tego bardzo często, że są te orzeczenia sędziego Sobczaka też z tego wynikały, że właściwie wszystko się rozbija te sprostowania. No nie będzie tak, żeby ktoś wyglądał jak prasa, funkcjonował jak prasa, a nie publikował sprostowanie, koniec, nieważne jakie są przepisy, trudno. No i to stąd wynika, no to są orzeczenia kontra legem i teraz efekt jest taki, że jest bałagan, nie wiadomo co jest, jaki jest stan. Czy zasadne w ogóle jest, żeby tacy blogerzy korzystali z przywileju tajemnicy dziennikarskiej obecnie? Nie wiem. To zależy jak. Czy można wywieźć z obecnych przepisów? No nie, to co do blogerów to zależy. Z obecnych przepisów to nic nie można wywieźć. Jaka dlatego, jest cena sukienki? Że jak popatrzymy na te. No są inne blogi, są blogi takie niekoniecznie. No, ja tylko takie śledzę. Problem polega na tym, że wywieźć nie bardzo można. To jest kwestia czysto zwyczaju i w ogóle ustawa nie do tego nie ma, bo jak popatrzymy na definicję. To podstawową definicją jest ta definicja prasy. W literaturze podkreśla się, że chodzi o definicję przedmiotową, tą właśnie przekazy periodyczne ukazujące się co najmniej raz w roku i tak dalej. I później wszystkie inne definicje, które tam są, odwołują się w kółko do właśnie definicji nie, prasy. Właśnie. Jak? Nie, no, masz różne ustawy, w ustawie prawie prasowej, tak. Ale na przykład tajemnicę dziennikarską nie masz w prawie prasowym. No masz część, tak? Ale to w zakresie... Dziennikarz, który tworzy materiał prasowy. No tak, a materiały... No tylko chodzi, chodzi mi o to... KPK i... No KPK, ale... no chodzi o to, że według mnie, znaczy w przystanie na przykład tajemnicę... Dzien... Tak, no jest, ale no, wiem o co ci chodzi. Mogłoby na przykład... Nie jest przesłuchania, tak, nie? Tak, no, ono się odwołuje do kodeksu karnego i z KPK jest... Poza tym w KPK są zasady,
jasne, na przykład można by się w ogóle zastanowić, jakby nie było w ogóle nic o tajemnicy dziennikarskiej w ustawie o prawo prasowe, to też by funkcjonowała prawdopodobnie, prawda? No właśnie, tylko pytanie wtedy, do czego się odwoływać, tak? Bo według mnie, znaczy, tu nie wiem jak to jest przy KPK, to by się trzeba zastanowić, tak? Ale właśnie przy prawie autorskim, kiedy tutaj pracowałem nad przepisami o dozwolonym użytku materiałów chronionych, tak, 25 w prawie prasowym, tak? Znaczy w działalności dziennikarskiej. Mhm. I uznałem, tak, no to oczywiście, że to można dyskutować, tak? Ale że nie można się odwoływać do definicji z prawa prasowego, tylko trzeba się do takiej funkcjonalnej tak naprawdę, tak? Też tak uważam, ale pan profesor uważa inaczej. Ale przyjęła to, no. Też tak. W każdym razie... To jest zasadne, że nie, bo właśnie bo tak naprawdę jest dużo aktów prawnych w Polsce, które wspominają o prawie prasie, czy o prasie i w bardzo różnych kontekstach. Czasami mówią prasa i radio i telewizja, tak? A przecież prasa to radio i telewizja, tak? No to jak? Czasami mówią prasa i inne środki tam społecznego przekazu, tak? Czasami wiadomo, że prasa mówią tylko o takiej drukowanej, bo wynika to z kontekstu. Więc nie da się stosować tej definicji. Według mnie znaczy pytanie, czy no ale na przykład przy prawie autorskim tak według mnie powinno być. Pytanie, czy na przykład przy KPK też tak powinno być, że definicja tego dziennikarza powinna być no, oderwana, no, ale to jest może trochę w jakimś powiązaniu tak, do prawa prasowego, ale nie bezpośrednio przekładająca się. No jest ten problem, że nie wiemy, kto jest dziennikarzem. Wracamy do tego samego, ale wracając do pana pytania, ustawa prawo prasowe... Nie, bo nie skończyłem odpowiadać, bo mi przerwali, dlatego muszę wracać. Ustawa prawo prasowe nie pozwala na zidentyfikowanie tego, kto jest dziennikarzem, bo właśnie te przez wszystkie definicje po kolei wracają do prasy. Materiał prasowy to jest coś, co się ukazuje w prasie, redakcja to jest coś, co tam się zajmuje przygotowaniem materiałów prasowych, a materiały prasowe to jest coś, co się ukazuje w prasie. Wszystko się odwołuje łącznie z definicją dziennikarza, wszystko wraca do tej definicji prasy, a prasą są... Tak. W związku z czym określenie, kto jest dziennikarzem na podstawie ustawy prawo prasowe, to jest w ogóle nie do zrobienia i to funkcjonuje zwyczajowo. A przecież chciałem to dotyczyć, czy panowie się zastanawiają, może z praktyki, czy mamy jakieś doświadczenie, jest w tych nowych jeszcze przepisach o sprostowaniu taki, no, że wskazuje przepis, że sprostowanie ma być na piśmie. Tak, bo ma być podpisane. Bo ma być podpisane. I teraz pytanie, co to znaczy, że ma być na piśmie? Czy to znaczy, że ma być w formie pisemnej? W formie pisemnej z podpisem. Bo w formie pisemnej to niekoniecznie, bo wtedy wejdziemy w wersję elektroniczną. Ale musi być podpis. No ale mógłby być elektroniczny, który jest równoważny pisemny. Równoważny jest, tak, formy. A są poglądy, że to chodzi o, że niespecjalnie powiedział na formie pisemnej, tylko jest napisane na piśmie. Czyli trochę tak, jak się rozumiem, dalej KPA. I były problemy, że wzywano, drukowano, prawda, w sądach pozwy, czy tam wnioski i związano brak formalnej do podpisu. No, biorąc pod uwagę to, że się obracamy w prawie cywilnym, to powiedziałbym, że tu chodzi o formę pisemną. Ale teraz jak wejdzie forma dokumentowa, to już zupełnie nie będzie wiadomo. Do tego zmierzę. Bo jak wejdzie forma dokumentowa, to już nie będzie wiadomo, co to znaczy. Co to znaczy na piśmie? Tak. No bo to znaczy, że tylko wydrukowane, czy wcisnąć. Taka banalna rzecz, nie? Podpis, czyli podpis własnoręczny. Ale jednak, wtedy jest forma. Czyli to jest forma. A skrajna spotkałem się z taką interpretacją któregoś komentatorów, no, który powiedział, że to ma być w ogóle na piśmie, że nie elektroniczny, nawet z weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Czyli jak ale czy kodeks cywilny też się nie posługuje zawsze sformułowaniem w formie pisemnej, jest stwierdzone pismem, jest różne są. Ja chyba bym też raczej był skłonny uznać, że szerzej. Tak. No nie, ale nie spotkałem się z tym w praktyce niestety. Nie, forma elektroniczna z podpisem jakimś kwalifikowanym. 74 tak? Nie, kwalifikowany, ja nigdy szczerze mówiąc takiego nie robiłam, ale kwalifikowany podpis wydaje mi się, że no też, równoważna, tak. Równoważna, tak. Mi się też tak wydaje. Tylko rozumiem, że pytanie było, jakby była jeszcze całkiem słabsza, tak? Jakby Nie, pytanie jest takie, że tu masz mowę o tym, że masz to złożyć na piśmie, na tak? Piśmie. Aha, okej. Okay. Okay. Nie w formie pisemnej. To jest tylko kwestia doręczeń, tak? Jeżeli na piśmie, no to... Ma być doręczone do redakcji, to jest pytanie. No, ja bym też bronił tezy, że jak jest wysłane, podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym, członem ważnego, kwalifikowanym i tak dalej, no to mamy formę równoważną pisemną i zostało doręczone do redakcji. Mhm. No to ale... to ma być nadane. No nadane albo doręczone z tego skoro. To nie z pamięci. Ale nadane też jest. Nadane, ale... no...
Nadane tam, powinno być nadane w placówce pocztowej operatora lub złożone w siedzibie. Zależałoby od tego, redakcji. Czy redakcja dopuszcza komunikację elektroniczną, bo na przykład jeżeli by nie dopuszczała... No ale jeżeli jest jakiś publicznie podany adres... Tak. Wtedy by trzeba było wnioskować, że dopuszczają. Redakcji, tak? Nie, bo sądy badają jakieś cztery rzeczy, tak? Badają. Czy jest podpis, kiedy jest doręczone, chociaż to też nie zawsze, i czy spełnia przesłanki. Dla mnie jest absurdem, ja mówiłem, że absurdem, ale teraz zastanawiam, bo żądanie czymś innym podpisanie sprostowania, czymś innym podpisanie wniosku. I uwalają za to, że jest tak, niepodpisane sprostowanie, mimo że jest podpisany wniosek. Mhm. To... Mhm. Ale to ma sens, dlatego że to sprostowanie powinno zabierać podpis wnioskodawcy. Absurdalne. Jest absurdalny. Czy gdzieś to ma sens, że powinien dalej jakiś wniosek? Tak, jest przepis, no. Ja mam taką teraz sprawę, że sądowi oddali pozew o sprostowanie z uwagi na to, że wysłałam, wszystko jest ok, doręczone i tak dalej, a w samym petitum pozwu nie wpisałam, jakby wpisałam kogo sprostowanie Jana Kowalskiego, wszystko ok, wszystko normalne, że nie podpisałam Jan Kowalski, bo uznałam, że podpis ma być własnoręczny, prawda? Mhm. Natomiast sąd powiedział, że ja zmodyfikowałam to, powiedziałam, że Jan Kowalski na końcu, chociaż w tekście sprostowania, znaczy sprostowania jest od kogo, a sąd powiedział, że modyfikacja była w formie ustnej, a to jest w ogóle zmiana żądania. Może będzie inne osoby pisała. Nie, właśnie pisałam. No i oddałem niestety. Przepraszam, już nagle, także bardzo. Dziękuję. Chciałbym się zapytać jednak o jedną sprawę. Właściwie poinformowania internautów o sprawie pasowy. A kogo pan reprezentuje? Proszę? Kogo pan reprezentuje? Ja pisałem wszystko. Ale nie, nie, ja kwestionuję to, że to jest zebranie zamknięte, tak? Ale gdzie pan publikuje? Gdzie chce pan to opublikować? To jest złożona sprawa. Nie. Przedstawiałem sprawę, że to jest niepoprawne rady. Ale gdzieś polega na tym, że jak to w internecie bywa, i w tym przypadku też, że publikuje się jednocześnie w kilku serwisach. Tak, i jedno jest niepoprawne rady, mogłoby to iść na antenie, również po pewnym czasie, bo to takie internetowe, ale jednocześnie w formie fotoreportażu, na przykład może iść na przykład mojej stronie, na tą stronę, która jest taką fotokroniką, bo kroniką wydarzeń w Krakowie, a oprócz tego na innych stronach, ja na przykład zainteresowanie szefów serwisów w Warszawie, właśnie z prośbą o zarejestrowanie tego, dlatego ja przyszedłem, zresztą podawałem wcześniej, że zarejestrowałem się, podałem właśnie... Ale tu jest jedna rzecz, jedna ważna rzecz. Kwestia dopuszczalności rozpowszechniania naszego, mojego na przykład, głosu i wizerunku jest kwestią... Tak, jest kwestią moich dóbr osobistych. I nawet jeśli państwo by powiedzieli, że ja się zgodziłem, to ja mogę powiedzieć na minutę przed rozpowszechnieniem, że ja już się rozmyśliłem i się nie zgadzam. To są tak są skonstruowane dobra osobiste, więc w zasadzie państwo nie... To jest w jakimś sensie uśmiercanie dziennikarstwa internetowego. To ty nie masz żadnych wątpliwości. Ja całą masę prowadziłem na przykład przez ileś lat właśnie informacji, sprawozdań, rejestracji właśnie do internetu. No i praktycznie dorosłeś miałbym dożywocie, a może i nawet po śmierci. Ale są dobra osobiste, ale są dobra osobiste, wie pan? Są dobra osobiste. Ja na przykład bardzo źle się czuję, jak słyszę swój głos gdzieś w radiu albo w internecie, albo jak się oglądam. Nie ma się wstydzić. Wiem, ale ja tego nie lubię po prostu. Ale mogę się też nie zgodzić. No musisz pani nie zgodzić, no to pan uśmierca dziennikarstwo. I teraz tak, ja na przykład biorę to, nie biorąc pod uwagę tego, co mówicie, tak, publikuję to, a nie, poważna sprawa, siłą rzeczy. Więc tak, proces, tak, będziecie skarżyć, to przypomnę, proszę? Nie, ja się zgadzam. Trzy pozwy i teraz następne seminaria będą w sądzie, tak? I przez parę lat będziemy się sądzić o naruszenie dróg i tak dalej, propublikowano. To nie jest sprawa komercyjna. To jest sprawa po prostu propublikowano, bo internauci, ja powiem, są tą problematyką zainteresowani. Ma pan artykuł 25 prawa autorskiego. No i co? Niech pan z niego skorzysta. Co 25, kwestia rozpowszechniania, jeżeli pan jest prasą.
No nie, bo w tym przypadku no nie, prawda, jest tak, to prawda, czy była mowa o tym, że właśnie nie wiadomo, co to jest. No nie wiem, a tak to mówię, że jest problem, który może spowodować pewne zmiany prawa prasowego. I o to chodzi po prostu, że dla dobra publicznego należałoby to przełamać w jakimś sensie, doprowadzić do procesu, tak, jeśli chcecie, siłą rzeczy, bo to jest możliwe, jak kolej nie macie rejestrację, tylko ja mam, tak? No nie, może ktoś rejestruje, bo to jest skomplikowana sprawa. W tej chwili każdy może rejestrować. To jest taka prosta sprawa. No na nieumyślność nie mógłby się pan już powołać. Proszę. Na nieumyślność nie mógłby się pan już powołać, jeżeli ktoś to nagrywa. Nie, ale w dobrym, znaczy dla prokuratora wolno. No świadomie, po prostu chodzi o to, żeby zmienić to. Nie, nie, bo mam mowa o tym, że to prawo prasowe no, to jest takie, jakie jest, i ona powinna być zlita. Dobra publicznego, ma powinno się działać o to, żeby panowie go pozwali. No nie, no bez jednej możliwości rozwiązania, no to mówię. W tej chwili te pozostałe nie, moją seminaria mogą się tam odbyć. Moją prezentację może pan wykorzystać, nie mam z tym najmniejszego problemu. Zdjęcia no, również, proszę bardzo. Ale ty mówisz o Nagranie będzie trudno, dlatego że trudno by było wyciąć tylko i wyłącznie te fragmenty, więc co do nagrań chciałbym mieć jakąś kontrolę na temat, jeżeli pan będzie to edytował, to tak, bo czasem się... Natomiast ze zdjęciami, z prezentacją nie ma problemu, proszę wykorzystać. Ale co, z nagraniami, bo to jest filmowane. Ja wiem, tylko co do nagrania mogę się wypowiedzieć tylko za siebie. Tak. A trzeba by było takie ciemne plamy tutaj. Nie, ja bo na przykład ze zdjęcia z takich różnych spotkań. Okej, wszystko było publicznie i tak, ale to było normalne w moim przekonaniu. No teraz były osoby, które chciały, żeby nam użyć na nich zrobić. No. Proszę pana bardzo, jestem po czasie, także musimy. Nie, szkoda, że nie stanowiska nie dostały wcześniej, bo się umrzecie, ja przepytam. Ale to jest niemożliwe. Proszę? To jest niemożliwe z nie, organizatorów, bo... Ale nie mogą, nie są w stanie. Istota dóbr osobistych jest taka, że państwo organizatorzy nie są w stanie na mnie wpłynąć, żeby ja się zgodzić. Ale to widzimy się, tak samo jest w sądach. Jeden sąd się zgadza, drugi nie. Jeden chce, żeby nie filmować jego. Pani młoda mówi, chce, że tylko kamera mają i tak dalej. To są zupełnie dowolne sprawy. Ja mam taką propozycję, jako szczegół większej całości. Ja też poznam, że był na spotkaniu i nie ma jego zdjęcia. Ja co to jest, jakaś manipulacja i tak dalej. Ja mam taką propozycję. Niech pan się zwróci do dyrektora naszej katedry, Katedry Prawa Własności Intelektualnej, że chciałby pan porozmawiać na temat prawa prasowego. I wtedy możemy przygotować taki materiał, porozmawiać na ten temat, taki, który będzie się nadawał do opublikowania. Nie. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest takie autentyczne, to takie właśnie ocenzurowanie, to nie, no to jest zamknięcie dziennikarstwa. No to, to jak chodzi o mnie, to zażynamy dziennikarstwo, ja się nie zgadzam na publikowanie mojego głosu i wizerunku. A, w ogóle, tak? No. Czyli to jest tak najważniejsze osiągnięcie tego seminarium. Nie będzie problemu, będzie zamknięte dziennikarstwo, internetowe, no to problemu nie będzie. Dziękuję bardzo.